No wybiła właśnie 18, więc myślę, że możemy zaczynać. Dziękuję Państwu za tak liczne przybycie. Witam w siedzibie Tygodnika Polityka, który ma ten zaszczyt współorganizować kilka spotkań w ramach bardzo bogatego programu Festiwalu Nauki. I zanim przystąpię do debaty, przedstawiania gości, chciałem poprosić panią doktor Zuzannę Teplitz, szefową Festiwalu Nauki, o to, by tutaj nas wprowadziła w ten kontekst festiwalowy. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja chciałam powiedzieć, że witam w imieniu Rady Programowej Festiwalu i Dyrekcji i bardzo się cieszę, że po latach, jak stwierdziliśmy, takiej sinusoidalnej współpracy, udało nam się dojść do takiego momentu, w którym polityka nie tylko jest naszym patronem medialnym, ale organizuje 3 debaty. Uważam, że to jest fantastyczny moment. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie 6. Ale też chciałabym powiedzieć, że festiwal jeszcze się nie skończył. Został piątek, sobota, niedziela. W sobotę również debata polityki, ale na wszystkie inne serdecznie zapraszam. Nasz program można znaleźć na stronie internetowej festiwalnauki.uw.edu.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję właśnie za tę możliwość i na pewno będziemy starać się z takich możliwości współpracy korzystać, bo widać, że jest potrzebne i są chętni do uczestniczenia w tych dyskusjach. Także no dzisiaj rozmawiamy. Tytuł jest, sam się tutaj uwidocznił, Prawda, kłamstwo, fake news. Rola uczonego, eksperta, dziennikarza w epoce postprawdy. Gośćmi tego spotkania, tak od mojej prawej strony po kolei, pozwolę sobie przedstawić, pani Katarzyna Szymielewicz, szefowa Fundacji Panoptykon. Jestem przekonany, że mieli Państwo okazję spotkać ją, czy chociażby na naszych łamach, ale też z aktywności jakiejś społecznikowskiej, eksperckiej, dotyczącej różnych kwestii związanych z prywatnością, wolnością w świecie zdominowanym przez cyfrowe technologie, które coraz bardziej wkraczają w nasze życie. Dalej po prawej stronie pan profesor Szymon Wróbel, filozof, Uniwersytet Warszawski i Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i pan doktor habilitowany Jacek Wasilewski, Wydział Dziennikarstwa, specjalista od badania dyskursu, mediów, także mamy grono zróżnicowane. Myślę, że zapewni to nam odpowiednie emocje. Chociaż będziemy starać się oczywiście wychodzić z tych emocji do tego, by spróbować poradzić sobie z tą rzeczywistością, którą właśnie w 2016 roku, czy kończąc 2016 rok, podsumował słownik oksfordzki, analizując, czy redakcja słownika oksfordzkiego, analizując, jakie słowa w 2016 roku miały największe wzięcie, nazwijmy to tak. I okazało się, że analiza zainteresowań użytkowników słownika oksfordzkiego wskazała na przymiotnik postrów, postprawdziwy. Nie rzeczownik, akurat przymiotnik, który to zjawisko właśnie zainteresowania postprawdziwością redakcja słownika oksfordzkiego zdefiniowała, że jest to taki stan, w którym rozróżnienie na prawdę i fałsz traci znaczenie, a nie zwracamy na to uwagi, istotniejsze jest dla nas, nazwijmy to, prawdziwość emocjonalna, czy to, co słyszymy, odpowiada naszym oczekiwaniom emocjonalnym, a niekoniecznie zgodności faktów z rzeczywistością. No i w 2016 roku pamiętajmy ważnych wydarzeń, chyba tym najważniejszym to był wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale wcześniej Brexit. Ta postprawda, której emanacją w debacie publicznej były właśnie fake news, czyli zalew pseudo czy fałszywych informacji, które konstruowały, były podstawą dla podejmowania decyzji tak brzemiennych skutkach, właśnie w 2016 roku stał się takim można powiedzieć, przełomowym. Później patrzyliśmy z zainteresowaniem, co dalej, co w roku 2017 się wydarzy, na ile ta fala właśnie różnie interpretowana, i o tym będziemy rozmawiać właśnie, co stało
u podstaw takiej eksplozji zarówno zainteresowania postprawdą, jak i skuteczności takich różnych dyskursów właśnie kwestionujących prawdę. No, przyglądaliśmy się, jak to dalej, czy to zmieni sferę chociażby polityczną Europy, na ile ta fala dotknie no, takich kraje jak Francja, Niemcy, a po drodze jeszcze Holandia, Austria. Tu okazało się, że jest ta rzeczywistość bardziej złożona, że jednak nie jesteśmy zdeterminowani jakimś trendem, tylko że z tym trendem potrafimy negocjować i różne społeczeństwa różne odpowiedzi znajdują. I to też jest dobry przyczynek do tego, żeby się zastanowić, w jaki sposób na przykład Francuzi uniknęli pewnych pułapek w czasie swoich kampanii wyborczych czy politycznych, jakich nie uniknęli Brytyjczycy i Amerykanie, czy dlaczego w Niemczech też zupełnie inaczej ten proces polityczny wyglądał, zwieńczony niedawno wyborami. Natomiast to, co jest ciekawe jeszcze, zanim zacznę już pytać naszych gości, to, że w tym samym czasie to może mniej było zauważone, znaczy na pewno było mniej zauważone, to była publikacja taka no, ograniczona do kręgu ekspertów zajmujących się sprawami komunikacji społecznej, public relations. Coroczny raport globalnej firmy public relations Edelman i Edelman Trust Report, który firma co roku analizuje w kilkudziesięciu krajach, jaki jest poziom zaufania do różnych instytucji, też zaufania międzyludzkiego, no i podsumowanie raportu za ten sam rok, który był rokiem postprawdy, jest taki, że zaufanie znalazło się w kryzysie, że nastąpiło coś, no, można by nazwać pęknięcie, jeśli chodzi o strukturę zaufania w kilkudziesięciu społeczeństwach, które były badane przez Edelmana, to akurat społeczeństwa krajów głównie rozwiniętych. Między innymi też znajduje się w nim Polska i w zasadzie we wszystkich wskaźnikach, we wszystkich parametrach zaufanie do rządów, zaufanie do mediów, zaufanie do organizacji społecznych, do biznesu, we wszystkich tych parametrach pogorszyło się. Znaczy zaczęliśmy mniej ufać tym wszystkim instytucjom regulującym życie społeczne do takiego poziomu, w zasadzie tylko 15% z całej tej puli jeszcze jest przekonanych zdecydowanie, że w ogóle system działa, czyli że system instytucji publicznych jeszcze obsługuje potrzeby społeczne. Reszta ma do tego wątpliwości lub wręcz kwestionuje możliwość funkcjonowania systemu. Także to bardzo poważne zastrzeżenie. Dodam tylko, już kończąc ten wstęp, że Polacy wypadają na samym końcu tej statystyki. Jesteśmy najbardziej nieufnym ze wszystkich społeczeństw, co oczywiście kogoś, kto studiuje, nie wiem, diagnozę społeczną, chociażby robioną przez profesora Czapińskiego, nie jest zaskoczony, ale to porównanie międzynarodowe pokazuje, że również wybijamy się na tle innych społeczeństw i na ile właśnie ten poziom niski, czy najniższy właśnie spośród badanych zaufania w Polsce ma przełożenie na rzeczywistość polityczną, też pewno pojawi się w naszej dyskusji. I jeszcze ostatni element. My z tymi problemami postprawdy podjęliśmy pierwszą przymiarkę jakby z opisania i przedstawienia tych problemów w naszym niezbędniku Inteligenta. On być może jeszcze jest do tutaj w naszym stoisku do nabycia, gdzie właśnie na różne sposoby analizujemy tę rzeczywistość, ale także zachęcam do zaopatrzenia się, ale nie o niezbędniku właśnie będziemy mówić, tylko raczej o tym, jak w tej rzeczywistości poruszać się, zajmując różne też miejsca w strukturze społecznej, czy pełniąc różne funkcje, właśnie akademików, tak jak panowie profesorowie, czy ekspertów, tak jak Katarzyna Szemielewicz, czy tak jak my tutaj w tej firmie, jako dziennikarze, no też na co dzień jesteśmy przekonani, że opisujemy rzeczywistość, no ale często spotykamy się z zarzutami, że ten nasz opis właśnie z prawdą niekoniecznie ma wiele wspólnego i staramy się zrozumieć, na czym te zarzuty polegają, poprawiać, ale rzeczywiście ta sprawa jest, no, czujemy jej intensywność w tej chwili. Także może moje pierwsze pytanie jest takie, tak żeby zacząć mapować w ogóle też sposób myślenia moich gości o tych problemach.
Na ile dostrzegacie Państwo wyjątkowość naszej sytuacji, jeżeli popatrzymy na sferę publiczną, na jakość debaty publicznej, na ile to jest jakiś historyczny moment przełomowy, tak jak Zygmunt Bauman no, w ostatnich swoich latach mówił o interregnum, o takim czasie właśnie, że no właśnie tracimy zaufanie do starych instytucji, dlatego że one po prostu przestały działać, że ich nie ma, muszą powstać jakieś nowe i to wszystko prowadzi do jakiegoś zamętu, który też musi wytworzyć nowy język, nowy sposób porozumiewania. Więc na ile zgadzacie się z takim, powiedzmy, rewolucyjną interpretacją dziejów, a na ile po prostu jest to cykl jakiś koniunkturalny, moment kryzysu, ale który się powtarza, który no 100 lat temu, jakbyśmy popatrzyli, też przełomy polityczne XIX-XX wieku, czy jeszcze wcześniej okres rewolucji francuskiej, prawda, no to może tak cyklicznie pewne zjawiska się powtarzają. Nie wiem, jak waszym zdaniem wygląda sytuacja. I może zacznę odwrotnie niż kierunek prezentacji, od pana profesora Wasilewskiego. Ten jest na pewno lepszy. Strasznie długie pytanie, ale cieszę się, że dostałem mikrofon. I mam takie jedno główne przekonanie dotyczące, bo te wszystkie zjawiska, o których mówimy, one mają nowe nazwy, nowe takie ubiory i my zauważamy je jeszcze raz w świeżej nazwie i to jest oczywiście bardzo, bardzo miłe i sympatyczne, bo możemy coraz to na nowo je przemyśliwać. Natomiast pewien rodzaj, nie wiem, czy mogę tego użyć, ale użyję, a Państwo mi wybaczą, fejkowania, tak, newsów, czy wszelkich informacji, on występował zawsze. I jednym z takich pięknych, ciągle wspominanych fałszywek, które ostatnio widziałem również sprzedawane na rynku Starego Miasta, to są protokoły mędrców Syjonu, prawda? Bardzo taka książeczka zrobiona, dość niechlujnie według mnie, ale ciągle ma swoją siłę, ciągle jest wydawana i ktoś w to wierzy. Więc to jest bardzo, bardzo popularne od dawien dawna. Czy to były podróbki listów rozmaite, którymi usiłowano zainfekować jakieś systemy, żeby wprowadzić informacje. Czy to było wprowadzanie w błąd szpiegów, tak, poprzez podstawianie różnych fałszywych informacji. Czy to były rozrzucanie ulotek podczas wojny, które miały różne informacje przekazywać. Więc w różny sposób to się działo. To, co jest nowego ostatnio, to jest to, że dużo łatwiej jest wprowadzić, trzeba dużo mniejszego nakładu sił i pieniędzy, żeby wprowadzić informacje w obieg. Tak? Czyli jeżeli mamy na przykład taki duży portal, jest Polityka, nie wiem, czy Państwo znają. I taki portal to czwórka licealistów jest w stanie podrobić w 3 dni. Nie? Bo część rzeczy się bierze prawdziwych, a część rzeczy się robi nieprawdziwych i tam piszą polityka.com i potem jakiś inny jeszcze, na przykład Mo albo Ma, prawda? I że to jest, rejestrują to w Malezji i jest wszystko okej. Okay. Podobno najwięcej tych fałszywych stron, które podszywają się pod te prawdziwe portale, jest w Macedonii. To jest jakieś zagłębie w ogóle, zagłębie, no po prostu ludzie jakoś tam, nie wiem, mają talent chyba do tego. Więc pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli można zrobić w miarę szybko i łatwo stronę, która łudząco przypomina tę, której szukamy i zainwestujemy trochę, to nie są takie duże pieniądze, żeby to spozycjonować, to nagle ona zaczyna gdzieś tam ludziom wyskakiwać i ludzie klikają, bo nie zastanawiają się, nie myślą, bo mają podane, prawda? I to jest to. Pierwsza rzecz, że łatwo jest coś podrobić. Druga rzecz, że łatwo jest publikować, czyli mamy bardzo wiele różnych blogów, bardzo wiele mediów społecznościowych, w związku z tym jest tak, że ludzie dzisiaj dzielą się informacjami i łatwiej sprowadzić te informacje. Kiedyś jak były tylko media drukowane, no to naprawdę podrobić taki nakład polityki, no to już trzeba było mieć zacięcie, jakieś takie determinację pewną, tam parę dziesiąt czy ponad 100 tysięcy egzemplarzy tak podrobić w kioskach. Oczywiście
pewnie niektóre osoby by na to poszły. Ja pamiętam, jak było w latach 90. było coś takiego, że był wydrukowany artykuł w jednym z pism, takich miesięczników, nie będę mówił jakim, i okazało się, że naczelny nie chciał tego felietonu i ludzie w redakcjach wycinali po prostu z tych paru dziesięciu tysięcy egzemplarzy ten niedobry tekst. Ale generalnie, jeżeli można łatwiej wprowadzać informacje i zwłaszcza takie informacje, które wydaje się, że są prawdziwe, bo są na przykład zrobione niby komórką, prawda? Ludzie kręcą różne rzeczy komórką i w ten sposób można zrobić jakiś taki paradokumentalny film i tam się wmontowuje parę takich scenek. Nie wiem, czy widzieli Państwo, był taki bardzo ładny fake news, jak papież robił tak Donaldowi Trumpowi ręką, nie? Że tam Donald Trump chciał go złapać za rękę i papież to robił. I to oczywiście rozchodziło się wszędzie po internecie. No i łatwość zmontowania tego przy jakichś podstawowych umiejętnościach obsługi technicznej jest rzeczywiście dzisiaj dosyć spora i wprowadzenie tego można to zrobić niskim kosztem. I to według mnie jest jednym z takich istotnych kwestii, które powodują, że jesteśmy bardziej narażeni na te fake newsy, gdyż wcześniej po prostu liderzy opinii, tak jak Edwin na przykład, mając do dyspozycji papier, że rzeczywiście w większej mierze kontrolowali, byli takimi gatekeeperami w tym całym systemie. Jeżeli jestem jeszcze przy mikrofonie, potem już nie będę pewnie, już nie da się. Nie, spoko, jeszcze parę razy. Ale chciałem powiedzieć skąd, jakie jest źródło fake newsów, nie? Bo to jest też bardzo istotne a propos tej zmiany, nie? Bo tak jak możemy sobie powiedzieć, że one wcześniej zawsze były, bo imperium plotki się taki kreowanej się tworzyło zawsze i najczęściej to robiła jakaś władza. Dzisiaj jest wprost przeciwnie, często opozycje rozmaite to tworzą, ale mamy coś takiego jak strony satyryczne, czyli są takie strony, które robią parodię newsów. Prawda? I tak, u nas jest taki Aż Dziennik na przykład. Mhm. I te parodie newsów są dzielone przez różne media społecznościowe i część ludzi w ogóle nie wie, że to parodia. Nie wie, że to parodia, ale ponieważ ma tę zgodność emocjonalną, bo my dzisiaj nie dzielimy newsami po to, żeby się dowiedzieć, bo my raczej staramy się chronić przed tym zalewem informacji, więc jeżeli ktoś to dzieli sobie, to za trzecim razem nagle to trafia na kogoś, kto myśli sobie, że to na poważnie. I w komentarzach, jak Państwo sobie czytają pod takimi newsami, które Państwo widzą, że to jest fake, no to tam jest, że bardzo dobrze na przykład tak, albo świetnie, że ktoś to nareszcie napisał, jak jest naprawdę. I ten satyryczny element się zatraca i w ten sposób to przez taki głuchy telefon przechodzi. Więc pierwsze źródło to są strony satyryczne. Mogę wyliczać te źródła, czy... No, proszę, tak, bo robimy mapę właśnie, po której będziemy... A, to ja robię mapę już, dobrze. Tak. Dobrze, więc strony satyryczne. Drugie źródło to są takie komunikaty, które są robione po to, żeby wyłudzić od nas klik. Nie? Czyli po prostu jest coś, co jest takie niespotykane, tak sensacyjne i my w to klikamy, a tam potem wyskakuje nam reklama i że to wcale nie prawda, ale cieszę się, że mogę kupić garnki na przykład, czy coś takiego. Nie? I to w pewnym momencie odrywa się jeden komunikat od drugiego i zaczyna sobie różnie krążyć i to są takie fake newsy dotyczące tego, że ktoś kogoś pocałował albo komuś na przykład pierś wypadła tam podczas skakania czy coś. To bardzo dużo jest takich, nie wiem, czy Państwo czytają te... budelki na przykład. No części wypada, części nie, w zależności od tego, kto ma energiczniejszy biust. I trudno się zorientować, który jest fake, który nie. Ale trzeba wyklikać naprawdę dużo, żeby zobaczyć. I tak to wygląda. Więc to są te strony, które mają wyłudzić od nas kliki. Trzeci punkt to są strony, które są robione po to, żeby zaszkodzić. Tak? Czyli jeżeli mieliśmy na przykład dosyć napiętą sytuację emocjonalną w Stanach Zjednoczonych związaną z tym, kto na Trumpa, a kto nie na Trumpa, to część osób jakby tworzyła sobie takie informacje, które mówiły o tym, że na przykład matka Michelle Obamy to zdefraudowała pieniądze. Nie?
I niby to jest matka, niby to nie powinno mieć, mieć znaczenia, ale to działa trochę jak dziadek z Wehrmachtu, nie? Że to potwierdza pewne podskórne emocje, które ktoś może żywić wobec tego czy innego polityka. I to jest taki trzeci punkt. No i oczywiście to działa wszędzie, w każdym kraju i im bardziej studenci nie mają pracy, tym więcej są podatni na to, żeby być zatrudnieni w takich, no nawet w Polsce, na naszym uniwersytecie takie osoby można znaleźć. Chociaż wolę powiedzieć, że nie można, że nie, na naszym to nie, na innych to bardziej pewnie. Więc to, i to jest ten trzeci punkt, gdzie rzeczywiście to jest gra polityczna i czasami oczywiście one się mieszają, czyli jedna z satyrycznych stron, która miała wyszydzić zwolenników Trumpa, tak, ona założył taki Amerykań, który akurat żył poza Ameryką, no ale tak się chciał pobawić, żeby to tak wyszydzić, żeby pokazać, że to takie absurdalne rzeczy można pisać i się przestraszył, bo nagle milion osób zaczęło to czytać i ludzie zaczęli to sobie szerować i używać w walce politycznej. Dlatego, że jeżeli ludzie są zaślepieni emocjami, to w ogóle oni nie negują źródła, z którym są emocjonalnie zgodni. Tak? I to wychodzi w naszych badaniach, które polityka ich nie opublikowała, tych badań, bo okazały się takie za... A to proszę przesłać, nie znam ich, ale to gdzie indziej trafiłem. Za naukowe po prostu, bo tam były wykresy jakieś takie. Bo to trzeba do działu nauki, to wtedy my wykresy damy wykresy tam były i tam coś. No ale w każdym razie rzeczywiście jest tak, myśmy dawali badanym ten sam news tam, powiedzmy, na stronach TOK FM-u i na stronach Radia Maryja, jak reagowali, czy to prawda, czy nieprawda. To jak państwo mogą się domyślać, w zależności od nastawienia i pewnego emocjonalnego wzbudzenia badanych, bo myśmy badali od razu ich emocje, nie tam, co oni mówili o emocjach, tylko jak odczuwali, tak? To są takie metody badania nazywane face trackingiem, że widać, co ludzie czują w czasie rzeczywistym. No i po prostu emocje, które były, na przykład jak było coś o Jarosławie Kaczyńskim, to były takie emocje, że to były różne emocje, to były złość, wstręt się pojawił, no różne. Czasami radość, rzadziej. No i że tak, że to powodowało, że ludzie jakby czując te emocje, jakby starali się usprawiedliwić, w związku z tym mówi, no tak, on musiał tak powiedzieć. Nie? Że im bardziej byli, że tak powiem, emocjonalnie wzbudzeni, tym bardziej zgadzali się na prawdę, która tam mogłaby być, no, gdyby nie jacyś tacy po prostu wredni naukowcy, którzy w ogóle nie dawali słów Jarosława Kaczyńskiego, tylko kogoś innego, tak, żeby nie było wątpliwości. Więc trzeci ten rodzaj to jest ta walka polityczna, która rzeczywiście jest i czasami ona jest tworzona, te newsy są tworzone trochę z boku, ale później funkcjonują inaczej, jako właśnie takie fake newsy. I czwarta rzecz, bardzo fajna według mnie, taka moja ulubiona jako człowieka zajmującego się popkulturą, to są proszę państwa strony z legendami miejskimi. Tak? Państwo na pewno słyszeli o legendach miejskich, takie typowe rzeczy, że na przykład sajgonki to są robione z gołębi, nie? Jak państwo idą tam gdzieś, to... A tak, a ze szczurów to są nadżetcy, bo brakuje kurczaków i oni dobierają ze szczurów. Jeżeli ktoś kogoś nie lubi, to myśli sobie, no tak, wiedziałem, że coś z tymi sajgonkami, prawda? I to czują państwo, że to w ten sposób funkcjonuje. I te rzeczy z tych stron, które zbierają te fejkowe historie, one gdzieś tam wywędrowują sobie później. A piąta rzecz, i to już koniec tej mojej mapy, to są newsy, które powstają w portalach, których dziennikarze się spieszą. Więc nie dotyczy to... Tak, nie dotyczy to oczywiście tygodnika. Na razie, ale jednym z takich newsów fantastycznych, proszę państwa, to był Błękitny Wieloryb. Nie wiem, czy pamiętają państwo, że tam jest dzieci grają w Błękitnego Wieloryba i ten Błękitny Wieloryb to on zabija. Nie? I to oczywiście miało się zdarzyć w Rosji. To bardzo dobrze Marcin Napierkowski, który interesuje się takimi historiami, opisał to na swoim blogu Mitologie Współczesne. Ludzie się niby tam mieli bawić w tej Rosji. Lokalny dziennikarz opisał, że być może tak jest,
a dziennikarz w Anglii z tabloidu napisał, że tak jest i podwoił liczbę domniemanych ofiar, że to już są ofiary, prawda? I ta zabawa głuchy telefon tak poszła, że jak napisał The Sun, to wtedy nasze pisma już napisały, że dzieci się w to bawią, w tego wieloryba, a my jesteśmy w stanie uwierzyć, że w Rosji wszystko może się zdarzyć. Nie? I tam po prostu tam, tak jest, dzieci się bawią w tego wieloryba. Podobnie jak było ze Słoneczkiem, nie wiem, czy państwo pamiętają Słoneczko. To są też takie typowe fake newsy, one przed wojną były, to było tak, że bawiła się w nie taka elita międzywojnia. Ale moim zdaniem one realnie się przekładają na zachowania dzieciaków. Oba te przypadki, one moim zdaniem to były fake news, jeśli chodzi o to, czy jest gra taka, czy inna, ale to, że dzieciaki zainspirowane wizją, że można takie coś zrobić, zaczynają to robić, to jest zupełnie inna historia, więc też tutaj... No tak, ale akurat nie zrobiły tego. Wyjątkowo szkodliwy typ fake news. Akurat, no oczywiście jest ten kwestia tego naśladownictwa, okay? Chociaż lepiej działa Elvis, który się zabija niż wieloryb, bo to jest trudna gra, trzeba wymyślać tam różne rzeczy. Lepiej jak coś konkretnego jest. I proszę państwa, potem było coś takiego, że polskie media też napisały, oczywiście tabloidowe, ale jak media tabloidowe napisały, to ministerstwo się zaniepokoiło, że w ogóle jest taka gra w internecie i dzieci się w to bawią i napisało taki list w ogóle, żeśmy się strzegli, tak? Do nauczycieli. Ministerstwo zrobiło coś gorszego, zwołało konferencję na cały dzień, gdzie byli eksperci. Eksperci wymyślali programy zaradcze i zaczęło promować tą informację w szkołach, powodując realne zagrożenie okaleczeń. Bo to tak działa, efekt Wertera czy inny tam. Jeżeli rozchodzi się wiadomość, że dzieciaki się zabijają, no to inne, które mają takie pomysły, robią to. Tak, więc ministerstwo wygenerowało bardzo realną sytuację zagrożenia dla dzieci. No więc jak państwo widzą, jest coś takiego, że mamy ten skrót, czyli poszukujemy tematu szybko i żeby był fajny, i to, bo ta fajność przekłada się na uwagę, którą można sprzedać reklamodawcom. Wy na przykład nie robicie tak, prawda? I potem jakby to się rozchodzi i my mamy, wydaje mi się, że jednak ci Polacy mają trochę tego zaufania, które wynika z pewnej bezmyślności i takiego chodzenia na skróty. No i okazuje się, że po czymś takim, jak już ktoś w ministerstwie sobie wygooglował i wszędzie był ten wieloryb i pomyślał sobie, coś z tym trzeba zrobić. Więc jesteśmy przygotowani na wieloryba, bo już są te wszystkie pomysły opracowane, to o tym nie wiedziałem, wiedziałem o tym liście, tak? I to w ten sposób się rozchodzi. Czyli pięć takich dróg, w których te fake newsy mogą być generowane, mogą się rozchodzić i niektóre rzeczywiście są bardzo szkodliwe, tak jak te, które powodują ten efekt Wertera, o którym powiedzieliśmy, a niektóre są efektem tego, że polityka działa na emocjach, a nie na argumentach i bo to tak jest. Myśmy pytali naszych studentów w zależności od tego, kto był czyim zwolennikiem, tam wymień pięć rzeczy, które obecni rządzący bądź tamci rządzący zrobili dobrze. No i oczywiście nie potrafił nikt tego wymienić, tak? Bo jak mamy pewne emocjonalne nastawienie, to usuwamy to, co nam nie pasuje do tych emocji. I swoich sami jest tak samo. Przepraszam, ale staram się mapować. Dobrze, tak? Dobrze, dziękuję bardzo, bo to już nam ustawiło i też uzupełnienie Kasi, które za chwilę będziesz uzupełniać to, bo też fajnie pokazało, jak przechodzi ten szum medialny, nagle jest instytucjonalizowany przez władzę, prawda? I nagle wywołuje realne działanie, ale spróbujmy jeszcze teraz spojrzenie filozofa polityki, który szuka jakichś wzorów trwałych w tych procesach politycznych, jakichś mechanizmów. Ja pamiętam na przykład Walter Benjamin w eseju o przemocy napisał taką rzecz, że jeżeli chcemy minimalizować przemoc jakby w relacjach, to musimy pogodzić się z kłamstwem jako elementem przestrzeni publicznej. On tak wprost napisał, prawda? Więc jakby musimy z tym jakoś żyć. No tak. Edwin zawsze potrafi mnie zawstydzić i to wielokrotnie, nazywając mnie po pierwsze filozofem polityki. To przepraszam państwa za tą deskrypcję, tak? To w ogóle na wyrost oczywiście. No i jeszcze przywołał największego z największych, Waltera Benjamina, esej o przemocy, który sam w sobie jest bardzo trudnym esejem. Ja bym chciał, ja oczywiście nie będę tak systematyczny jak mój przedmówca i w ogóle do mapowania żadnego nie jestem zdolny. Natomiast chciałbym się zastanowić nad taką chyba konsekwencją, która wynika z tej wypowiedzi, mianowicie
że nie tyle żyjemy w epoce postprawdy, ile bym powiedział w epoce prawdy jednego dnia, czy jednej godziny, tak? Czy prawdy efemerydy, która zjawia się jak z nicości, tak? I porywa naszą mniejszą, większą inteligencję emocjonalną, no ale sprawia to w sumie wrażenie, jakbyśmy byli wyposażeni tylko w pamięć krótkotrwałą i nie byli zdolni, no właśnie wracając do twojego Waltera Benjamina, do jakiejkolwiek pamięci, tak? I jak Edwin mnie w ogóle zaprosił do tej dyskusji, tak oczywiście zacząłem myśleć, co ja w ogóle mógłbym tutaj państwu powiedzieć i teraz, kiedy jeszcze nas przydusił tym pytaniem o to, co nowego, czy to zawsze tak było, czy coś się zmieniło, to pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to takie słynne stwierdzenie Hanny Arendt, które pojawia się w takiej jej słynnym eseju o kłamstwie w polityce, ale które też można znaleźć, dociekliwi czytelnicy znajdą oczywiście w korzeniach totalitaryzmu. Mianowicie Arendt powiedziała tam coś takiego, że kłamstwo w polityce istniało zawsze oczywiście i tutaj nie mamy co do tego, nikt nie jest tak naiwny, żeby w to nie wierzyć. Ludzie pokroju Platona nawet wymyślili szlachetne kłamstwo, które miało trzymać masy w jakichś ryzach, tak? Więc w zasadzie wymyślono już w starożytności, nazwijmy to politykę prawdy czy politykę kłamstwa i tu nic nowego nie mamy, pewnie nowożytność nie wrzuca, a ludzie pokroju Machiavellego nie wymyślają nowych światów. Natomiast Hanna Arendt dodaje coś niezwykle dla mnie interesującego. Na czym polega ta nowość w świecie nowoczesnym? Ona mówi coś takiego, że żaden kłamca klasyczny, czy żaden polityk klasyczny, który kłamał, nie tracił poczucia rzeczywistości. To znaczy nigdy nie zakwestionował świata, rzeczywistości jako takiej. Tak? Miał poczucie tego, co robi. Miał pełną świadomość tego, że kłamie i że używa kłamstwa dla jakichś konkretnych instrumentalnych celów. Tak? Że kłamstwo jest po prostu narzędziem gry politycznej, czy walki politycznej, czy czegokolwiek innego. I teraz ja mam narastające poczucie, że jeśli by Edwinowi odpowiedzieć na to pytanie, co nowego, tak? Co nowego w świecie, no to ja bym odpowiedział, że właśnie utrata wiary w świat nastąpiła. Że to nie jest kwestia postprawdy, że to nie jest kwestia after true czy post true. Czy postfaktycz nawet, jak Angole mówią, prawda? Że żyjemy w świecie, w którym fakt został zrównany z fetyszem, tak? Ale że żyjemy w pewnym sensie po rzeczywistości. Post reality jakieś, ja bym coś takiego chyba ryzykował. Że jest jakiś głęboki problem z uznaniem, czym jest świat, tak na dobrą sprawę. I czy istnieje jakaś niezależna w ogóle rzeczywistość od, ja wiem, od naszych aktów mowy, od naszego działania, od działania mediów, od przekazu medialnego, no od tego wszystkiego, co nazywamy fabrykowaniem, czy tworzeniem, czy produkowaniem rzeczywistości. No w zasadzie chcę powiedzieć coś okrutnego. Chcę powiedzieć, że przesilenie takie bym powiedział post oświeceniowe dotknęło w pewnym sensie nas wszystkich. To znaczy wszyscy staliśmy się radosnymi konstruktywistami. No w tym znaczeniu, że coraz trudniej o realizm. Że trzeba co... No być może, właśnie, to bardzo ciekawe, tak, to warto nad tym się pochylić, czy są radośni konstruktywiści i posępni konstruktywiści i jak jednych od drugich odróżnić, tak, bo tutaj ta wiedza radosna, bym powiedział, w tym radosnym konstruktywizmie, ona sama w sobie, właśnie ten fan, tak, ta zabawa, powiedzmy, to co znakomicie zresztą przecież pokazałeś w swojej wypowiedzi, prawda, ile zabawy w tym tak na dobrą sprawę jest, prawda, że ten fake jest
w jakimś sensie zabawą, prawda? No właśnie, no i to jest coś niepokojącego, tak? To jest coś niepokojącego na wielu wymiarach. To znaczy, tak jak sobie myślę, że rzeczywiście, zgadzam się z Arendt, tak? No politycy zawsze kłamali, ale nigdy nie kłamali, powiedziałbym, tak bezczelnie i tak arogancko jak obecnie. No wybaczcie państwo, no mówię to od siebie, tak? No właśnie, no to po prostu jest to kłamstwo bez sumienia, bym powiedział, tak? Kłamstwo, które nie tylko ignoruje rzeczywistość, nie liczy się z rzeczywistością, ale jakby nie zna hamulców, tak? Czy co to znaczy, dokonuje się już bez ryzyka przyłapania mnie na owym kłamstwie, tak? No idę w zaparte, jak mówimy kolokwialnie, prawda? I fakty się znajdą, tak? No politycy mówią to, jakby coś takiego mówili, no fakty zaraz fabrykujemy. Jeśli kłamie, no to cóż to za problem, tak? Za chwilę sfabrykujemy niezbędne fakty, czyli faktysze, jakby powiedział ktoś pokroju Bruno Latoura, prawda? Zaraz to sfabrykujemy i nie ma tutaj, jest to tylko kwestia środków, tak? Jest to tylko kwestia środków i pewnego zaangażowania. I tym powinniśmy się niepokoić, moim zdaniem. W tym jest coś naprawdę niepokojącego, że to się dzieje już bez umiaru, bez ograniczeń i bez właśnie owego ryzyka no falsyfikacji, weryfikacji czy zawstydzenia, bym powiedział, tak? Ta polityka postprawdy jest polityką tak naprawdę braku wstydu jakiegokolwiek, tak? Umówmy się, jak już mówimy o emocjach, no to ja bym tutaj mówił o deficycie w zakresie tego afektu, który ja nazywam banalnie wstydem, tak? Zwyczajnie w świecie. To niesie ze sobą, zwróćcie uwagę, wiele innych konsekwencji. No na przykład mówimy też w takim radosnym pląsie, że znajdujemy się w epoce postkrytycznej. Tak, że krytyka już jest niemożliwa. Sztuka krytyczna jest niemożliwa, ostatnio usłyszałem od kogoś. Krytyczna teoria społeczna, ktoś mi powiedział, jest niemożliwa. A dlaczego jest niemożliwa? Ano dlatego jest niemożliwa, że niemożliwy już jest dystans wobec świata. Że jesteśmy wszyscy na dobre i złe umoczeni w tym świecie, czyli wszyscy na dobre i złe jesteśmy skorumpowani, mówiąc inaczej i bezczelnie, prawda? A jak nie ma dystansu krytycznego, który, nie wiem, mieli jeszcze ludzie pokroju Marksa czy Benjamina, no to powiedzmy mogli krytykować ten świat, tak jakby byli oddaleni od świata, od lata świetlne, prawda? A my, no cóż, my już wiemy, że jesteśmy częścią tego całego procesu produkcyjnego, w produkcji świata jesteśmy, tak? My krytycy jesteśmy w produkcji świata, nie mamy dystansu, dystans został złamany, więc jedyne co możemy robić, no cóż, możemy przedrzeźniać świat, możemy parodiować świat być może, możemy małpować świat, ale nie możemy udawać, że jesteśmy w bezpiecznym dystansie wobec świata, no bo jesteśmy częścią tej samej maszynerii. Więc prawdę mówiąc, to wszystko mnie bardzo martwi, tak? Mówię oczywiście tak, jak mówię, ale tak naprawdę to mnie bardzo martwi. Zastanawiam się nad możliwościami nowego realizmu. W ogóle się zastanawiam, co to znaczy być realistą w tym świecie. Jak w ogóle możliwy jest realizm? Jak w ogóle jest możliwe oprzytomnienie? I na ile my sami filozofowie czy naukowcy, tak, już tutaj nie wchodząc w różnice gatunkowe, zawiniliśmy. Znaczy, jak się zastanawiam to już też nad przyczynami, jak gdyby, całej tej historii, w którą popadliśmy, w tej postprawdziwej ery, no to myślisz sobie, że może coś z nauką się stało dziwnego, że może nauka zwariowała, że po prostu coś z tą nauką jest nie tak, że my już nie jesteśmy w stanie, tak, naiwny, potoczny zjadacz chleba pszennego już w ogóle nie jest w stanie powiedzieć, co ta nauka w ogóle mówi, co ona ustala,
I czy to, co mi mówią na wesoło naukowcy, parodiując samych siebie, tak? No jest wiarygodne, tak? Już nawet nie posługując się kategorią prawdy, czy w ogóle jest wiarygodne, tak? Czy też jest to po prostu jakaś drwina, jakaś satyra, tak? Więc jedną z przyczyn, jakbym się miał dorzucić jeszcze do tego mapowania jednak, no to jedną z przyczyn, które ja widzę, tak? No to jest oczywiście przesadne to, co mówię, ale właśnie jesteśmy na Festiwalu Nauki. Proszę mi wybaczyć moją bezczelność i moją śmiałość, sam jestem nią przerażony, tak? Ale ja mam głębokie poczucie, że nauka zwariowała, że... To znaczy, ja naprawdę nie potrafię, jakby mi ktoś, nie wiem, obejrzałbym program satyryczny, tak, ze współczesnej fizyki kwantowej i tam by mi opowiadali jakieś bzdury o czasie i przestrzeni, i nie wiem, i o supernowych i innych czarnych dziurach, tak, ja mimo, że mam jakieś delikatne wykształcenie, tak, i nawet Edwin mnie nazywa profesorem, miałbym poważne problemy, tak, z wytworzeniem dystansu do tego dyskursu, tak. No. Nie wiedzą, czy masło jest szkodliwe, czy pomocne. O właśnie, no proste sprawy, tak? Jakie masło, tak? Co jeść, tak? Co tam, fizyka kwantowa, co jeść, tak? Szczepić czy nie co na szczepić, śniadanie tak? Jutro, prawda? Z tym jest problem. Przepraszam, dziękuję. Mhm. Dziękuję bardzo. W drugiej rundzie, znaczy zaprosimy oczywiście też Państwa, natomiast najpierw po tym mapowaniu jeszcze będziemy szukać propozycji rozwiązań, żeby jak wyjść z kryzysu. Swoją drogą, tak, żeby pokazać, że myślimy trochę równolegle, podtytuł do naszego niezbędnika jest jak wyjść z kryzysu rzeczywistości. Właśnie, także właśnie te odpowiedzi też będziemy jeszcze szukać. No ale spójrzmy okiem też szefowej organizacji eksperckiej, która właśnie próbuje zajmować stanowisko, budować swoją pozycję, argumenty, prawda, w debacie publicznej, odwołując się do ekspertyzy w świecie, w którym, o, przypomnijmy Michaela Gowa, ważną pozycję, postać w partii konserwatywnej brytyjskiej, byłego ministra bodajże edukacji Wielkiej Brytanii, nie, szkolnictwa wyższego chyba, tak, który powiedział w debacie przed Brexitem, że Brytania już nie potrzebuje ekspertów. Prawda? Już w związku z tym, no jak, potrzebujemy jeszcze ekspertów, dorzućmy się do, z twojej perspektywy do tej. Czuję się rozbawiona i znokautowana tym, co tutaj padło, więc rzeczywiście dyskusja nam zbierza w kierunku jakiejś prawdy chyba o tym świecie. Zanim posłuchałam profesora Wróbla, który przekonał mnie, że dystans jest niemożliwy i tak naprawdę zupełnie inaczej niż ja myślałam, chciałam tutaj bronić argumentu, że to postrów, wynalezienie postprawdy jest obietnicą czegoś lepszego, że moment, w którym ludzie sobie zdali sprawę z tego, że ich wyborami rządzą emocje i narracje i skrypty, a nie fakty, i to uznali i nazwali wreszcie, tak oczywiście, moim zdaniem też tak było chyba zawsze, ale ta refleksja, że tak jest, moim zdaniem daje pewną szansę odbicia się od nich. I to mówię rzeczywiście jako osoba, która na co dzień jest po uszy zanurzona w próbie wykazania, że coś jest słuszne, coś jest niesłuszne. No najczęściej to chodzi o politykę. Panoptykon angażuje się bardzo mocno w politykę publiczną i się tego nie wstydzimy. Jesteśmy dumni z tego. Ja uważam, że polityczność to jest znowu coś do odzyskania jako bardzo pozytywna materia, w której należy pracować i być z tego dumnym właśnie. No ale jak pracować w materii politycznej, kiedy idąc do parlamentu, ja się zderzam z narracją, a nie z jakąś oceną. Tak? Jeżeli ja tam idę z pozycji eksperta do praw człowieka i ja przychodzę i mówię, dokładnie, jedyne co mogę zrobić, to wytworzyć emocjonalną, porywającą kontrnarrację. Ale nie mogę przyjść z pozycji, która była mi bliska, kiedy zaczynałam tę pracę 8 lat temu, z pozycji fact-checkingowej, czy z pozycji evidence-based policy, jak mówią Anglicy, czyli z pozycji tego, ta polityka nie ma szans obronić się, bo ona nie jest oparta na fakty. Po raz pierwszy zderzyłam się ze ścianą, kiedy właśnie mieliśmy taką politykę nieopartą o fakty w Unii Europejskiej, generowaną, chodziło wtedy o walkę z terroryzmem, oczywiście to jest klasyczny kontekst polityki nieopartej na faktach, gdzie Unia wymyśliła, że oto będziemy gromadzić dane telekomunikacyjne wszystkich ludzi, po to, by było łatwiej walczyć z terroryzmem. I my wszyscy, jak ta koalicja organizacji prawno-człowieczych, zebraliśmy się i mówimy, no dobrze, ale na czym wy to opieracie? I komisja przyznała, że nie opiera tego na niczym, że nie ma takich faktów, że nie wie, dlaczego to ma zadziałać i jedyne, co może nam dać w związku z tą niewiedzą, to szybką weryfikację tej polityki. Czyli ona ją przyjmie tak czy inaczej, ona będzie przegłosowana, ale dość szybko sprawdzimy, czy to było słuszne, czy nie. No i minął ten czas dość szybko, to było chyba 3-4 lata, więc my czekaliśmy w blokach startowych. Napisaliśmy wspaniały raport zbierający
naszym zdaniem fakty z krajów członkowskich pokazujące bzdurność tej polityki, jej szkodliwość i kosztowność i odbiliśmy się od ściany. Tej polityki nic nie zatrzymało oczywiście, bo przecież nie o fakty chodziło. Wreszcie doszło do tego, że Sąd Europejski to zatrzymał, mówiąc, to jest niezgodne z prawami człowieka, czyli wygrała narracja. Narracja praw człowieka okazała się być tym bastionem, ale co z tego? Polityczna rzeczywistość poszła dalej w tym czasie. Wszystkie kraje to już przyjęły, pozamiatały, poukładały, rozdały zabawki swoim służbom i był koniec rozmowy, prawda? I ta historia z retencją danych telekomunikacyjnych pokazała mi, że my zawsze przegramy. Kiedy będziemy tymi, którzy stoją w korytarzu i mówią o jakichś faktach, próbują coś wykazać. I to samo było w Polsce. 2 lata temu, kiedy zmieniał się rząd, ja miałam ten komfort pracy w Panoptykonie, że mieliśmy ten sam rząd przez 6 lat naszej pracy, więc dosyć długi okres czasu, żeby coś budować. I czułam się taka pewna w tej mojej opozycyjności, w tym, że ja zawsze przychodzę, zawsze krytykuję, oni mnie czasem słuchają, czasem nie, ale to jest taki dobry dialog oparty na jakichś pryncypiach. I nagle ja w tym samym dialogu będąc, przychodzę do tego nowego rządu, piszę te same rzeczy, mówię te same rzeczy i internet się na mnie rzuca. Nagle dowiaduje się, że ja jestem talibem, bo śmiem krytykować nowy rząd i z jakiej pozycji przychodzę i gdzie ja byłam? Pytanie wszechobecne, gdzie wy byliście rok temu? Ja mówię, słuchajcie, no byłam dokładnie w tym samym miejscu, tak? Tu stałam, gdzie stoję, mamy te same wartości, te same prawa człowieka, te same pryncypia. To w ogóle nie o to chodzi. Oczywiście, że przegraliśmy tę dyskusję. Ja mogłam przez tydzień argumentować na Twitterze czy Facebooku, bo tam głównie toczyły się te rozmowy, udowadniając, pokazując, że w tym samym temacie te same argumenty były wytaczane. Nie o to chodziło. Jeżeli już nie pomagało nic, stawiam argument ad personam, że i tak jesteś lewakiem albo i tak jesteś tam głupia i nie będę cię słuchał. I to ucinało rozmowę. Pokazało mi to doświadczenie, że w konkretnej sytuacji, jaką mamy teraz w Polsce, ludzie, którzy próbują wkraczać do narracji politycznej z pozycji faktów, czy sprawdzania ich, czy jakichś punktów odniesienia trwałych, jak prawa człowieka, siedzą okrykiem na płocie i są obstrzeliwani z obu stron. Bo obie strony, i tego się nie boję powiedzieć nawet w tym budynku, obie strony, które dzisiaj krytykują czy bronią rządu, robią to z pozycji narracji właśnie. Mi jest bardzo ciężko dotrzeć do dziennikarzy, których znam od lat, z którymi pracowałam nad jakimiś tematami dzisiaj, jeżeli nie jestem tak radykalna jak oni. Musi być ta zgodność faktów czy faktyści z narracją, jaką wyznaje, inaczej to się nie trzyma kupy. I to jest niezwykle trudna sytuacja dla ekspertów. W zasadzie ich rola przestaje mieć znaczenie. I no to jest mechanizm populistyczny, to jest coś, co Jacek Rzekowski kiedyś opisywał w świetnym eseju, tłumacząc tak naprawdę na czym polega właśnie ta fala populizmu, to odzyskiwanie przestrzeni publicznej od ekspertów dla ludu, tak? Że eksperci są przedstawiani jako ci, którzy bronią jakiś, paradoksalnie, tak? Którzy bronią jakichś instytucji przeciwko ludziom. Czyli jeśli ja przychodzę w Unii Europejskiej, w Warszawie, nieważne gdzie, i mówię prawa człowieka, godność, pryncypia, przejrzystość procesu, evidence-based policy. Ja jestem tym złym ekspertem, który broni czegoś, co jest niezgodne z wolą ludu i z jego emocjami. I ta dynamika, ona istniała zawsze, ale tak silna, jak jest dzisiaj dla mnie, nie była. I to na pewno jest coś, co bardzo głęboko przebudowuje naszą pracę i naszą rolę. Mogę jedną rzecz dodać? Tak, bardzo proszę. Ja jestem specjalistą od narracji na tym swoim uniwersytecie i nawet polityka swego czasu promowała moją książkę, która się nazywała tam Retoryka narracji, opowieści o Polsce. I to bardzo ciekawe jest, bo i chciałbym się zdystansować, bo ja mam ten dystans, to nie jest tak, że wszyscy stracili, nie? Ja nie. I proszę Państwa, bo my mamy tutaj jako eksperci, ja tak czasami jestem uczonym, czasami ekspertem, czasami tam kimś innym, w zależności od tego, która telewizja mnie jak podpisze, ale to jest, masz jakąś narrację w ogóle, że argumenty w ogóle są potrzebne ludziom. Nie? Są tacy ludzie i oni takie są nauczeni w szkole takiego racjonalnego podejścia metody naukowej, że muszą być takie fakty, wyliczenia, mechanizmy i że jak już one są, to ludzie się dają przekonać. Nie?
I w ogóle w reklamie to nie dałaby sobie rady. Nie? I teraz, o czym mówię? Mamy po pierwsze mit racjonalizmu, że w ogóle racjonalizm jest ludziom potrzebny. To jest taki mit oświeceniowy, bardzo fajny, on rozwijany był w pewnym momencie i tam nawet święcił triumfy, ale on jest strasznie nieużyteczny. I teraz, jeżeli rzeczywiście brakuje tego zaufania, a wszędzie brakuje zaufania, w Polsce to wierzymy tylko rodzinie. Mhm. Bo tylko ona pożycza, nie na procent, mniej więcej. My potrzebujemy narracji, żeby zachować spójność świata i żeby ufać. Okay? Czyli my dużo lepiej ufamy temu, wobec czemu mamy pozytywne emocje, dlatego że nie jesteśmy w stanie nauczyć się tej fizyki kwantowej i nawet nie jesteśmy w stanie stwierdzić, dlaczego to masło jest szkodliwe, czy nie, bo to się zmienia co 10 lat mniej więcej. Raz szkodliwe, raz nie. To ludzie, którzy nie jedzą glutenu, nie wiedzą, dlaczego nie jedzą glutenu. Mówią, że lepiej się czują na przykład. Nie? To może prawda. Tak, ale jak... Ja na przykład jak wypiję piwo, też się lepiej czuję, no. Ale no nie, więc jakby są różne, że tak powiem, ścieżki. Ale kwestia jest taka, że mamy, że właśnie ten element związany z narracją wynika z tego, że my chcemy czemuś ufać, że chcemy pewnej stabilności, tak? I jeżeli mamy świat ułożony, bo narracja zawsze daje nam sens, jeżeli mamy świat ułożony w jakiś sposób i wiemy, kto jest wróg, a kto jest nieprzyjaciel, to my chcemy zachować tę stabilność i jak przychodzi nam ktoś i tam mówi tu argumenty takie, że to jest wrogiem naszym, no nie? Chciałabym skończyć może wątek i wtedy wrócimy do Edwina, ale nie chcę być rozumiana jako ktoś, kto atakuje narrację. Ale ja też jej używam. No, jesteś zanurzona w niej nawet. No. Inaczej. W mojej pracy posługuję się różnymi metodami. Jeżeli moja praca akurat polega na edukowaniu ludzi na temat jakiejś zmiany, na przykład teraz mamy nowe prawo, które wchodzi w życie, bla, 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 i ja potrzebuję to wyjaśnić, no to oczywiście to, co ja robię, to pracuję nad narracją. No tak, jeżeli ja potrzebuję jakiejś wartości przekonać ludzi, ja też posługuję się narracją, ja też pracuję z ludźmi od marketingu, żeby nie było nawet ja teraz... Ja oczywiście żartowałem. Ale dlatego podałam przykład z polityki, tak, że moment, w którym jest już tylko narracja, a nie ma innego mechanizmu, w momencie, w którym podejmujemy w grę wchodzi nie kupno masła, czy kupno wartości, którą ja sprzedaję, ale podjęcie decyzji, kogo ja wybieram na prezydenta, albo jaką politykę kreujemy w państwie, no to moim zdaniem mamy problem. Marketing ale... oczywiście stał się narzędziem numer jeden w każdej z tych sfer, niestety. Ale właśnie to bym nazwała problemem. Ja nie atakuję marketingu Ja bym nazwał to rozpoznanie. Ja bym nazwał to tragedią, dlatego że my wybieramy dlatego, że komuś ufamy. A nie dlatego, że on przychodzi, ma jakieś argumenty i mówię, to mi się sprawdziło i takie proponuję ustawy. Na przykład, że sprawdziło mi się obniżenie wieku emerytalnego. Nie? To w ogóle jakby nie było takich dyskusji. Okay? Więc ta kwestia polega na tym, że ludzie chcą utrzymać poczucie rzeczywistości, chcą utrzymać jakby poczucie bezpieczeństwa poznawczego i dlatego potrzebują pewnych całości, które dają im te cechy, a te argumenty często to burzą. I to wymaga, i dopóki politycy działają na zaufaniu, dopóty będą się sprawdzały fake newsy, a te argumenty będą, że tak powiem, gorszą stroną tego wszystkiego. Ale to może tak, bo teraz zmieńmy narrację trochę, o właśnie, czyli pójdźmy w poszukiwanie rozwiązań, znaczy nie przyjmujmy tutaj deterministycznie, że tak musi być, przynajmniej nie wierzę i widzę poszukiwanie jakby wyjścia z tego paradoksu, czy pogodzenia tej warstwy emocjonalnej na przykład z racjonalną, czy z racjonalizującą debatę, uwzględniającą fakty. Są instrumenty konkretne. Ostatnio miałem okazję uczestniczyć w Gdańsku w panelu obywatelskim. Tak? To jest instytucja naprawiająca taką demokrację klasyczną, reprezentatywną, która właśnie w dużej mierze jest oparta na zaufaniu i emocjach, które w czasie wyborów, prawda, mobilizują nas, żeby zagłosować na tę czy inną osobę. No i one potem sprawują władzę lepiej lub gorzej, właśnie rzadko w oparciu o argumenty, bo po prostu same nie są w stanie często tych argumentów zrozumieć. Panel obywatelski jest taką instytucją w sensie mechanizmu demokratycznego wracającą do Grecji, znaczy losuje się uczestników panelu z grupy reprezentatywnej obywateli, tam przykład akurat Gdańska. I rzeczywiście wybrano około setki osób, które najpierw pracuje
intelektualnie, dostaje wiedzę na temat problemu, na przykład smogu w mieście. I po prostu rzeczywiście kilka dni intensywnie z ekspertami pracują ci ludzie. Oni się wcześniej nie znali, bo losowość powoduje, że małe jest prawdopodobieństwo, że oni się jakoś spotkali wcześniej. No i siedzą, rzeczywiście widziałem, jak ta praca wygląda. I na końcu mają wypracować rekomendacje. Rekomendacje, które zbiorą 80% poparcia, są prawem w mieście, prawda? I to działa. To zadziałało w Australii w przypadku problemu odpadów nuklearnych, bo któryś z rządów, już nie pamiętam, który, najprawdopodobniej konserwatywny, wpadł na pomysł, żeby importować odpady nuklearne, po prostu zrobić tam na pustyni po prostu rodzaj biznesu. No i okazało się, że nie da się tego metodą czysto polityczną, właśnie na emocjach, bo po prostu była polaryzacja taka, która groziła, hamowała proces. Uruchomiono panel obywatelski ogólnokrajowy. I zadziałało. No, Duńczycy w ogóle słyną z tego, bo robią to na co dzień w większości spraw, ale też można powiedzieć, jak się popatrzy na strukturę polityki, no nie wiem, w takim kraju chociażby jak Francja, ten akurat trochę lepiej znam, podobnie chyba jest w Niemczech, no to oczywiście w sferze debaty, w sferze publicznej to, co widzimy, rządzą emocje, ale ci politycy, no chociaż taki jak Emmanuel Macron, jak się poczyta, jego filozofia, znaczy to, jak on, co mówi o polityce, prawda, na poziomie refleksji, a potem jak pracują jego zespoły w zapleczu, no to tam już emocji nie ma. To już bym powiedział, że to raczej jest duch takiego typowego francuskiego oświeceniowego racjonalizmu, gdzie jednak się liczy bardzo co intensywnie, a potem się zastanawia oczywiście znowu bardzo racjonalnie, jak to zamienić na narrację, która wywoła emocje, które zbudują poparcie dla takiej polityki. I teraz sobie mówię o tym, bo widzę przykład, które mówią, że właśnie jest nawet ten różnica między 16 a 17 rokiem, prawda, między tym, jak jednak na przykład właśnie Francja już nauczona doświadczeniem chociażby Stanów Zjednoczonych i wyczulona na to, co robią służby specjalne Rosji chociażby, już pilnowała sferę publiczną internet przed chociażby atakami ze strony botów, prawda, to było bardzo silnie już monitorowane przez służby francuskie, spowodowało jednak, że ten proces nie urwał się ze smyczy, prawda, był bardzo ciekawy, dynamiczny, ale jednak wyprodukował wyniki, które bym powiedział, mieszczą się w kategoriach właśnie racjonalnego procesu politycznego, prawda? Jesteś dużym idealistą, bo proszę Państwa, że boty i tak dalej, ale ja mam bardzo prosty przykład dla Państwa dotyczący tego, że my nie potrzebujemy takiej spójności, tylko potrzebujemy tego, co nam pasuje. Jest taka, jak wejdą sobie Państwo na takie strony Ojców Paulinów, kojarzą Państwo, w filmach się często pokazują z Osienkiewiczu. Więc ojcowie Paulini tam mają, że różne rzeczy i mają, na pewno Państwo znają, skąd się wzięły szramy na licu Matki Boskiej Częstochowskiej. A jednocześnie jak się zapyta ludzi, no ale przecież ten klasztor podobno nie był zdobyty. Nie wiem. Nie wiem, ale generalnie jest tak, że to Szwedzi zrobili, ale Szwedzi tam nie weszli, nie? I ludziom nie jest potrzebna jakaś taka spójność, racjonalność, żeby żyć, no nie? Więc pytanie tutaj jest takie, bo w ogóle tam nie było tego obrazu podczas tej wojny, w ogóle nie było żadnej obrony Częstochowy, no. Tam 4 osoby raptem zginęły. I w ogóle nie było Szwedów, tylko Polacy i Niemcy wynajęci tam, więc w ogóle wszystko było inaczej, ale historia jest fajna i ja się nią bardzo podniecam. Więc pytanie jest jakby, jak dużej grupie jest to potrzebne i czy ten panel obywatelski nie jest zawsze pewnym stałym procentem, który się rzeczywiście interesuje, a nie wszyscy się tym interesują. No, ja mam oczywiście jakieś rozwiązanie, chętnie się z nim podzielę na końcu, bo jest dosyć radykalne i przykre, ale wiesz, chodzi o to, znaczy, że... mi chodzi o coś, bo chcę już Państwa też puścić, więc w tej rundzie jakbyśmy już tak krócej spróbowali, bo pytanie jest tak naprawdę o instytucje, odbudowę, znaczy wiadomo, że nie możemy sprowadzić demokracji do bezpośredniego uczestnictwa wszystkich, prawda, bo właśnie no to będą rządy emocji, tylko musimy proces instytucjonalizować i mamy kryzys zaufania do instytucji, więc teraz pytanie, jak odbudować właśnie to, żebyśmy procedury, które już instytucje stosują, już bardziej racjonalne niż
emocjonalne, prowadziły do podejmowania decyzji, a nie tylko plebiscyt na końcu, prawda? I teraz pytanie jest, czy jeszcze są do utrzymania te tak wymienione tutaj klasycznie role, czy my po prostu musimy zredefiniować instytucje, że może uniwersytet już nie ma szansy stać, być dalej uniwersytetem, bo skorumpował się w tym świecie, tak jak powiedział profesor, prawda, i jego uczestnicy, i być może potrzeba nam nowej instytucji, tak jak uniwersytet też nie jest wieczny, powstał kiedyś jako sposób szukania odpowiedzi na problemy tego świata, prawda? Być może trzeba nowy. I teraz, no właśnie, jak widzicie szansę? Bo to, że nie da się nic zrobić, no to za łatwo by było, to tak nie. To spróbujmy jednak coś zaproponować. Kasiu, może? No, ja zawsze chętnie proponuję. Taka jest też nasza rola jako ekspertów, żeby wymyślać, nie tylko krytykować. Mówiąc zupełnie serio, ja też jestem raczej fanką szukania w kierunku nowych instytucji niż naprawienia starych. Jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią, mam bardzo niewielkie te same doświadczenia. Jestem wobec niej sceptyczna rzeczywiście, bo po prostu robię w tej polityce, rozmawiam z ludźmi, widzę, co się dzieje, jaka jest ta dynamika i byłabym bardzo ostrożna, żeby iść właśnie bardzo nieufnie w kierunku plebiscytu. No teraz jest taki ruch, który ideologicznie jest mi bliski. DiEM25, czyli Democracy in Europe, do 2025 roku oni chcą naprawić Unię Europejską i drogą tej naprawy ma być między innymi zwołanie konstytuanty. Czyli wyjście poza Parlament Europejski, zebranie obywateli i próbę wyłonienia partii w ogóle struktur z Unii jako takie, a nie z krajów. No, ideologicznie fantastyczna koncepcja, uważam, że to jest dobry kierunek, ale jak mam sobie wyobrazić w praktyce, tak? Jakby sama bym do takiej listy stanęła chętnie, europejskiej, a nie polskiej. Ale to już Macron zaproponował też w tej chwili listy europejskie, ale do najbliższych wyborach już. Jak szybciej będziemy w stanie zarządzić właśnie, tak? Tymi mechanizmami, które gdzieś tam obserwujemy oddolnie, one są realne. Mechanizmy populistyczne, które obserwujemy, o których rozmawiamy, przecież one nie są fejkowe, one nie zostały wygenerowane przez fejki. One są w demokrację wpięte. Od zawsze były. I ta demokracja ateńska, ona oczywiście była elitarna, była właśnie, ona to tamowała poprzez rządy elit. Im bardziej chcemy iść do ludzi, tym bardziej odsłaniamy to miękkie. Więc ja tutaj mam duży sceptycyzm, szczerze mówiąc, nie wiem, wydaje mi się, że miks tych dwóch rzeczy, że ci eksperci zostają w swoich rolach, a jednocześnie ludzie są wpuszczani w proces zorganizowany jednak, tak jak panel obywatelski, to wydaje mi się bardzo ciekawe. Natomiast z innej jakby sfery, nie polityki samej, tylko mediów bardziej i tego, skąd bierzemy informacje, czyli internet. Tu wydaje mi się, że olbrzymia praca z instytucjami może być wykonana i jest wykonywana. I o tym już nawet nie miałam momentu, żeby powiedzieć, bo od tego wyszliśmy, no jak te fake newsy są generowane. Moim zdaniem olbrzymia rola w tym jednak jest mechanizmów internetowych, tak? Czyli tego, co generuje dzisiaj zysk, jak portale generują swój zysk, czyli właśnie klikalność, którą przecież można zastąpić czymś innym. To nie jest tak, że jesteśmy skazani na klikalność jako jedyny wyznacznik zysku i kapitalizm w internecie tak musi działać, bo moim zdaniem nie musi tak działać. To nie znaczy, że to, że ktoś generuje fejki, bo ma w tym interes albo ma w tym zabawę, nie oznacza, że nie możemy potworzyć i one powstają portali fact-checkingowych dla wszystkich tych, którzy chcą tego. I znowu, nie zmusimy człowieka, żeby tego szukał. Jeżeli nie chce, jeżeli woli rozrywkę, no jego wybór. Pytanie, czy wtedy powinien mieć prawo uczestniczenia w życiu publicznym. I jak to zrobić, prawda? Mhm. Czy powiedzieć, zrobić podział na ludzi, zrobić jakiś cenzus wiedzy i rozumienia, to by było piękne. Ideowo. Myślę, że kompletnie nierealne i opresyjne. I nadzorcze jeszcze. Ale zasadniczo, jakbym miała szukać jakichś takich kompletnie abstrakcyjnych, nowych rozwiązań, powiedziałabym, punktem wejścia do polityki powinna być jednak no, chęć zmierzenia się z pewnymi faktami, z pewnymi informacjami. Jeżeli ja świadomie się z tego rezygnuję, sama jakby abdykuję z tej możliwości i nie korzystam z możliwości weryfikowania informacji, które mam i w internecie można je tworzyć i one są tworzone, ale poprzestaję na narracji tylko i wyłącznie, czy ja jestem w pełni obywatelką tego nowego świata, który próbujemy stworzyć, bo może tu powinien być jakiś catch, tak? Że skoro ludzie sami abdykują z tej racjonalnej polityki, no to niech jej nie uprawiają po prostu. Mhm. Taki panel obywatelski zakładam, że właśnie jest próbą odfiltrowania. No nie może tam wejść z pozycji narracja tylko. Trzeba przejść jakiś proces oswojenia z faktami. Więc coś takiego na poziomie narodowym byłoby bardzo ciekawe. Mówię, jak to zrobić bez wejścia w opresję rządy elit znowu, czy jakąś formę nadzoru nad ludźmi. Tu pomysłu nie mam, ale na pewno internet i jego rozebranie tych konstrukcji, które dzisiaj
bardzo nakręcają dezinformacje i zalew informacji, to jest do zrobienia. To nie jest tak, że my, nie mając internetu 20 lat temu, mając o wiele mniej informacji, byliśmy ubożsi. I to nie jest tak, że my musimy iść w kierunku inflacji i z tą inflacją radzić sobie poprzez bańki filtrujące, które nam ograniczają świat do małych wycinków. Myślę, że możemy szukać innej drogi. No, choćby coś takiego jak nowe media. W tym tygodniu byłam na prezentacja takiego nowego medium Outriders, to jest grupa dziennikarzy, reporterów, która próbuje robić poważne reportaże na temat świata i wysyłać depesze. Ja newsów nie czytam w ogóle. W ogóle. Mam ludzi do tego, którzy robią pracówkę i wysyłają mi tylko to, co mnie interesuje, tylko i wyłącznie. Tak? Nie wiem nic, co się dzieje na świecie, chyba że przyjaciel z Meksyku napisze, że jest trzęsienie ziemi. Do tego stopnia. Weszłam na ich stronę i pomyślałam sobie, wow, depesze. Może to jest dla mnie wyjście. Znaleźć jedno źródło, któremu ja ufam, które mi robi depesze, zamiast poddawać się tej całej ścieżce, tak? Więc nie jestem pierwszą, która tego szuka, więc ludzie szukają nowych sposobów uczestniczenia w tym obiegu informacji bez wchodzenia w mechanizmy, które doprowadziły do tego, co mamy, czyli zalewu z jednej strony, z drugiej zdania się na algorytmy nieprzejrzyste dla nas i jeszcze na manipulacje botów, fejków i innych sił trzecich. Dziękuję profesorze. Czy jesteśmy w stanie uzyskać dystans do świata i czy uniwersytet to jest to miejsce, gdzie można szukać tego dystansu, czy może budujmy coś nowego? To bardzo trudne, no, bo tak, znaleźliśmy się w podwójnym klinczu, ja bym powiedział, tak? Ja tu się zgadzam z tą potrzebą budowania czegoś nowego i odbudowywania, ja wiem, czegoś, co by można nazwać nową kulturą deliberacji, tak? Czy jakąś nową, czy jakiś nowy, potrzebujemy jakiegoś nowego pomysłu na przestrzeń publiczną, która właśnie byłaby jakoś dobrze skomunikowana z nowymi mediami, to całkowicie zgoda, i która nie dałaby się jednak uwieść tej nadafektywności, ja bym powiedział, i tej takiej złej retoryce, która ja wiem, powoduje, że ta deliberacja jest czysto afektywną deliberacją, prawda? Albo właśnie taką jednodniową deliberacją. Więc w zasadzie pytanie brzmi, tak, co po demokracji deliberatywnej w tym wąskim znaczeniu tego słowa, tak, o którym jeszcze marzył tam, nie wiem, Habermas albo tacy ludzie, tak, którzy jeszcze trochę wierzyli w racjonalność albo wierzyli jeszcze w racjonalną debatę, tak, i tam, nie wiem, wierzyli w to, że jak, nie wiem, wyartykułujemy warunki fortunności naszych wypowiedzi, tak, pouczymy ludzi, czym jest argumentacja i na czym polega racjonalna argumentacja i pozwolimy im wypowiadać się, no to będzie dobrze, tak? Znaczy ja mam poczucie, że już nie żyjemy niestety w tym optymistycznym okresie, tak, do którego miał szczęście jeszcze należeć ktoś pokroju właśnie Habermasa. Ten podwójny klincz, na czym polega ten podwójny klincz? No spróbujmy sobie go mocno uświadomić, tak? Ten podwójny klincz polega na tym, że już nie jesteśmy w stanie odzyskać pewnej naiwności, pewnej naiwnej wiary w rozum czy w fakty. Moim zdaniem to już jest wykluczone. Znaczy naiwność już jest nam odebrana, tak? Ale z drugiej strony szukamy argumentu, który pozwoliłby nam się zdystansować wobec stwierdzenia, że rozum to mit, albo że istnieją tylko mitologie. Nie jesteśmy już racjonalistami, ale czujemy, że nastąpiło już przesilenie jakieś dotyczące no, tego, co nazywałem radosnym konstruktywizmem. Więc kim jesteśmy? Jesteśmy uwikłani w jakieś podwójne wiązanie, tak? Psychoanaliza by powiedziała, że tu jest jakieś podwójne wiązanie, nie mamy ruchu. No w tym znaczeniu, że nie możemy sobie ani pozwolić na czysty racjonalizm, a czysty afektywizm, no to już za mało. Czy czujemy, że to coś za mało jednak? No jakoś bym tu, no... Znaczy mi się wydaje, że
że sama psychologia, tak, czy nawet się godząc, że mamy poczucie, czy mamy potrzebę wiary w spójny świat, tak, że to jest nasza główna jakby potrzeba, no zgódźmy się, że to jest nasza główna potrzeba, nawet zgódźmy się z taką tezą psychologiczną, tak, no to teraz czy zadowolimy się każdą narracją, która zaspokaja nam tą potrzebę spójności świata, że to ganz egal, że to wszystko jedno, tak? Jaka narracja nam zaspokaja ów głód spójności świata? No nie zgadzam się z tym, tak? To znaczy nie zgadzam się z tym, że wszystkie narracje są na tym samym poziomie i jest rzeczą czysto arbitralną, albo nie wiem, rzeczą kaprysu, fanaberii, czy czegokolwiek innego, czy czystego decyzjonizmu, tak? Którą narrację wybieramy. No gdyby tak było, no to bylibyśmy skazani na politykę kaprysu, na kapryśną politykę. Tak, na owo funkcjonowanie w obrębie pamięci krótkotrwałej, która na dzień dzisiejszy dysponuje jakimiś bankami danych, tak, otacza się jakimiś ekspertami, jakimiś bankami danych, no wypluwa decyzję, no ale ta decyzja jest ciągle obarczona świadomością pewnej krótkotrwałości, tak? No, angażujemy się w pewną politykę, no ale jak mówisz, po roku już nie pamiętamy, w co się angażujemy, tak? No mamy jakąś politykę dyskomfortu. Tak naprawdę nawet nie jesteśmy pewni, jaki efekt, tak, wywoła tak naprawdę nasza decyzja polityczna. I czy przypadkiem ten ciąg zdarzeń, który uruchamiamy, nie doprowadzi do czegoś de facto przez nas niechcianego? Polityka, ktoś powiedział, że polityka ma coś z rzeźni. Ja się z tym zgadzam. Polityka jest naprawdę kwestią, ja nie wierzę nigdy w pełni racjonalną politykę, bo polityka jest jednak kwestią decyzji, jest kwestią wyboru. Ale nie każdy wybór jest wyborem jednakowo wartym czy niewartym, tak? No i tutaj ten moment decyzji, uwarunkowania tego momentu decyzji, czy go uwarunkować wiedzą, obwarować wiedzą, ale jaką wiedzą u licha, skąd braną wiedzą, no jest rzeczywiście czymś szalenie trudnym. Tak, i odpowiadając już na twoje pytanie tak zupełnie wprost, nie sądzę, żeby uniwersytet, ja już nie mam wiary w uniwersytet jako instytucji jakoś szczególnie wyróżnionej, namaszczonej i zdolnej do transmisji wiedzy czy generowania wiedzy. Ja już nie wierzę w education w sensie takim czystym, ale raczej coś, co jest jak gdyby, jak obserwuję, co się dzieje tak w procesie transmisji wiedzy, to sobie pomyślałem, że to, co sam nawet robię, jest coś pomiędzy entertainment a education. Że to jest coś, że robię trochę w biznesie, w jakimś takim, nie wiem, teatralno właśnie spektralnym, tak? A trochę w edukacji. Edutainment to jest, o, jakaś taka zbitka by tu byłaby potrzebna, tak? I z pewnością nie jest już to instytucja, która byłaby w stanie odpowiedzialnie zagwarantować nam, ja już nie mówię o pewności wiedzy, ale o wiarygodności mówię. Ja już mówię tylko o wiarygodności. Przykro. No to posępny konstruktywista, co w takim razie nie, powie. Nie, mnie się jakoś przykro zrobiło, nie wiem czy... Czy państwo też, ale... No już państwa ale, po tej wypowiedzi nie, to ja zapraszam. Aż tak posępny to nie jestem chyba. Po pierwsze, będę utrzymywał, że jednak uniwersytet jest w porządku i nie wiem, czy dziekan się mój o tym dowi, ale muszę tak mówić. Proszę państwa, bo zanim odpowiem na to i bardzo szybko będę się starał, bo mamy jeszcze, bo ja powiedziałem o fake newsach, tam zmapowałem. Mogę jeszcze powiedzieć o prawdzie? Tam... Siedem rodzajów prawdy jest. Myślałem, że trzy. Przynajmniej siedem. Świat poszedł do przodu. Tak, czyli i myślę, że to trochę nam wyjaśni, bo jeżeli chodzi o kłamstwo, to potrzebna jest intencjonalność przy kłamstwie, że jak ktoś wierzy w zamach, czy to jest kłamstwo, jak mówi o tym, jeśli wierzy?
Pewnie nie. Więc siedem rodzajów prawd. Nie wiem, czy wszystkie sobie przypomnę, ale pierwsza prawda to jest taka prawda, która jest prawdą konsensualną. Wszyscy się zgadzamy, że tak jest. Na przykład, że Ziemia jest płaska i wtedy jest płaska. No. Ziemia jest płaska, przepraszam, na skutek zgody na to, że Ziemia jest płaska? Nie, to jest... Jak tak jest, to jest koniec świata, tak? Mówię, że... Nie, mówię, że... Nie. Jest, to ja panu nie przerywałem. Tam, o właśnie. Pani profesorze. Obliczyć. Jesteśmy. Ile osób jest na sali, tak? Jeśli nie jesteśmy w stanie obliczyć, ile w tej chwili przebywa na tej sali osób. Ale są... To rozejdźmy się do domu. Wiesz, na sali nie, ale na demonstracji już nie jesteśmy w stanie, także na pewno. Także. Ale są... O procesach negocjacji. Dobrze, dajmy szansę. Są jeszcze osoby duchowe na tej sali. No w każdym razie stróże, anioły. W każdym razie tak, konsensualna, druga, że to jest koherencyjna. Często w sądzie tak jest, nie? Że mamy poszlaki, no i wszystko się zgadza, jest pan winny. Nie? To jest, mówię o pewnych kryteriach, które nam służą do zdobywania prawdy. Trzeci rodzaj prawdy. To jest taka prawda objawiona, nie? Czyli Edwin Bendyk pisze tak w Antymatrixie, tak jest na przykład, nie? Że tak wierzy się w coś, nie? Więc ja na przykład na swoich zajęciach, jak proszę studentów, żeby udowodnili mi, że Ziemia nie jest płaska, nie potrafią, wierzą w to, że nie jest. No i więc prawda objawiona. Czwarty rodzaj prawdy to jest taka prawda przeczuta. Nie wiem, czy państwo, często tak jest, że na przykład to nie jest chłopak dla ciebie, serce matki mi to mówi, nie? To jest taki między rodzaj prawdy, nie? Jest jakaś przesłanka do tego, że czujemy, że to jest prawda i tak jest, nie? Czuję, że to dobry człowiek, nie? Ten Andrzej, no. Więc to mniej więcej tak. Kolejny rodzaj prawdy to jest prawda logiczna, nie? To jest to, czego ja zwykle nie rozumiem, że jeżeli pada deszcz, to król Francji jest łysy, nie? I że to jest wszystko. Tak, więc prawda logiczna, która też, znaczy kryterium logiczne prawdy, jest jeszcze prawda empiryczna, tak? Czyli ta prawda naukowa, która wynika nam z pewnym, które daje nam pewien mechanizm wynikający z pewnej metody związanej z powtarzalnością i jest jeszcze prawda zmysłowa, tak? Która w ogóle jakby czujemy, że ktoś obok nas stoi na przykład. Tam duch albo ubek albo ktoś tam. Tak, więc taka prawda zmysłowa, która często nas zawodzi, tak? Jeżeli weźmiemy, włożymy ręce do... Ja mówię o kryteriach prawdy, tak? I te są... Za chwilkę oddam głos państwu, także mówię, już daj w momencie. Tak, mówię o pewnych kryteriach prawdy. I teraz pytanie jest takie, dlaczego uważam, że klucz leży w edukacji? Jeżeli się poczyta, w jaki sposób ludzie, młodzi, na przykład gimnazjaliści, rozmawiają o telefonach, to oni tam rozmawiają bardzo racjonalnie, są w stanie bardzo ładnie argumentować i bardzo ładnie porównywać dane i sprawdzać sami. Tak? I mówią, tutaj piszą tak i tak, ale mój telefon nie ma takich osiągów, jak to się mówi. Więc według mnie to, czego nam bardzo brakuje, to jest nauczenie ludzi na tym wczesnym poziomie sposobu debatowania i sprawdzania danych. Nasza szkoła przez cały czas jeszcze zbudowana jest w taki sposób, że wierzymy autorytetowi, prawda objawiona, nie? Że tak jest, nauczcie się tego i że tak jest. My mało jesteśmy nauczeni sprawdzania danych, tak, w szkole na przykład, tak? Mało zadajemy pytań. Nie uczy się dzieci mówienia wątpliwości. Mówi się na przykład, nie filozofuj dziecko, tak? Więc to jest jeden z największych błędów w tym systemie edukacji. I teraz jeżeli gimnazjaliści są w stanie rozmawiać o telefonach w sposób racjonalny, w racjonalnym dyskursie, to jeżeli da im się narzędzia, którymi będą mogli powiedzieć sprawdzam, to oni tego użyją, tak? Część użyje chętnie, część użyje mniej chętnie, ale przynajmniej powiedzą sprawdzam, a nie będą się opierali na tych prawdach objawionych, przeczutych, jakichś innych, nie? Na tych wszystkich kryteriach, które powodują, że mamy racjonalizację, a nie dyskurs racjonalny. I tutaj według mnie jest ukryty bardzo duży potencjał, tak? Ponieważ my jeszcze tego nie stosujemy. My nie robimy na przykład w szkole czy na uniwersytetach
czasami pracy grupowej, że ludzie wymieniają się informacjami i mają je sobie nawzajem sprawdzić. Tak więc to, co jest taką podstawą pracy związanej z empirią, pracy naukowej, powtarzalność i falsyfikowania, to naprawdę można wprowadzić już dużo wcześniej. Jeżeli ludzie będą mieli jakieś narzędzie, to część z nich będzie używała ich, tych narzędzi. Jeżeli nie mają tego narzędzia, to pozostaje im tylko wiara. A jest takie powiedzenie, że dla człowieka z młotkiem wszystko jest gwoździem. Tak więc po prostu robią to, tak uczestniczą z tymi narzędziami, które mają do dyspozycji. Dziękuję, więc powróciliśmy do edukacji jako wyzwanie. Zapraszam Państwa z komentarzami, pytaniami. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ja przyznam, że dałam się troszkę nabrać na ten tytuł dzisiejszego spotkania, bo myślałam, że chociaż w jakimś minimalnym stopniu dotkniemy tematu mediów. I to nie dlatego, żeby pośmiać się z pasków w TVP, tylko żeby autentycznie się zastanowić nad tym, jak to dzisiaj u nas wygląda. Ilu jest takich dziennikarzy, mówiliśmy o tym, jak długo żyje informacja, ilu jest takich dziennikarzy, którzy są autentycznie w stanie robić analizy i wierzymy im, bo oni pamiętają tamte czasy. Mnóstwo ludzi z mediów odeszło, mnóstwo ludzi w ogóle nie zamierza do tych mediów wracać, bo kondycja ich jest jaka jest. Ja wczoraj na własne oczy zobaczyłam, że dziennikarze w wirtualnej Polski mają na swoich wizytówkach napisane kreator kontentu. I okazuje się, że PR-owcy są wręcz oburzeni, że oni do nich podchodzą i pytają, to ile pan zapłaci za to, że opublikujemy panu ten tekst? Co więcej, no organizujemy czarne protesty, dużo ważnych rzeczy dzieje się w naszym kraju, a mnie do dzisiaj na przykład zastanawia, dlaczego, nie mogę się po prostu nadziwić, dlaczego w okresie czarnego protestu do pracy został do Polsatu przyjęty Kamil Durczok, który był w trakcie procesu o mobbing i molestowanie. Więc jakby to jest jakby dla mnie ciągle temat, a nigdy go jakoś nie dotykamy i nie zastanawiamy się, co zrobić, żeby było lepiej. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Zbierzemy odpowiedzi. Bardzo tutaj proszę przekazać i potem będziemy... Dzień dobry, mam na imię Adam i jestem właścicielem wyszukiwarki treści, sieci społecznościowej, 100 portali i kilku jeszcze innych aplikacji. Proszę bliżej mikrofon, dobrze? Bo... I zostałem wykształcony jako ekonomista, tak? I oczekiwałem od państwa, że państwo powiedzą, co zrobić z tymi fake newsami. Ja, że państwo nie powiedzieli, więc może ja powiem, co napisała niejaka pani Nina, Nina zaraz powiem, Jankowicz, w czasopiśmie The New York Times. Ona opisała metody walki z postprawdą. Tak? Ona przypomniała, jak wygląda edukacja medialna, jak wygląda edukacja medialna w Finlandii, jak wygląda na przykład nauka odróżniania manipulacji emocjonalnej i jak wygląda nauka źródłoznawstwa, która jest częścią, już powinna być w tych czasach częścią podstawowego wykształcenia, tak? Należy kształcić, tak? Żeby ludzie sami rozpoznali medialną manipulację. No ale to chyba właśnie ta propozycja padła. Manipulację, tak? I ja powiem coś takiego. Publikujemy około 1 200 000 newsów rocznie, tak szacuję, z czego ja sądzę, że 90% to są informacje nieprawdziwe, fałszywe i tak to wygląda, proszę państwa. I no, jeżeli państwo chcieliby dotrzeć do źródeł, na przykład opisują państwo jakiś temat związany z religią, tak? I chcieliby państwo dotrzeć do źródeł i skąd się wziął ten koncept Boga, tak? I państwo docierają do źródeł, z źródeł Biblii, tak? Czyli tych tabliczek pisma klinowego. Jak państwo zobaczą, jak wygląda symbol na tych tabliczkach oznaczający Boga, to państwo zrobią takie wielkie oczy, tak? To się nazywa źródłoznawstwo. I no, tak, takie mam przynajmniej wrażenie, że tak powinno się robić, dociekać do źródeł, tak? I w tych czasach, ja powiem no, w taki sposób, już żyjemy w tym, co pan powiedział, w takim szalonym świecie, gdzie decyzje
polityczne decyzje wszelkiego rodzaju są oparte o fake news, o informacje nieprawdziwe. To już jest rzeczywistość. I nikt nie wspomniał o postmodernizmie, tak? Czyli podejściu do wszystkich informacji z założenia, zakładając, że one są złe, nieprawdziwe i że wszystko może być inaczej. Dziękuję. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Kto jeszcze z Państwa chciałby dołączyć? Bardzo proszę. Dzień dobry. Blisko trzeba mikrofon trzymać, żeby zebrał. Z tego, co usłyszałem, to właściwie zastanawiam się nad takimi prostymi, wydawałoby się, rzeczami. No, szereg tych problemów, które Państwo poruszyliście, to moja córka już się uczyła na studiach, ucząc się w zakresie psychologii społecznej i tych osiągnięć, które są. Te mechanizmy, które Państwo mówicie, że wypieranie i poszukiwanie argumentów, które potwierdzają nasze z góry powzięte poglądy, prawda, czy posiadane, czy narzucone, są przecież znane od szeregu lat. To nie jest nic nowego. Problemem, który się w tej chwili pojawił, to jest to, co Państwo nazywacie zaufaniem. A w gruncie rzeczy, to ja w szeregu dyskusji, które lubię prowadzić z ludźmi inaczej myślącymi, no trafiam na jedną rzecz. Oni najpierw wierzą, a potem dobierają do tego argumenty, które mają w wielkiej masie w internecie. I to jest ten podstawowy problem i tu się zgadzam z panem doktorem, że w gruncie rzeczy problemem jest to, że faktycznie nie ma metody. Pani profesor wspomniała o tym i zresztą Państwo też wspominali o upadku racjonalności. No przepraszam bardzo, ale gdzie w szkole faktycznie uczy się w tej chwili racjonalnego myślenia, logicznego wnioskowania, zadawania pytań i krytycznego podejścia do faktów, które są przedstawiane? Zresztą mało tego. No, w niektórych sytuacjach to się w ogóle zastanawiam, komu by się to opłacało. No, kiedyś spotkałem się z oceną i opisem współczesnego pracownika, który jest poszukiwany w Stanach Zjednoczonych na przykład jako najbardziej cenny. No to od niego się oczekuje zdolności analizy, krytycyzmu wobec autorytetów, poszukiwania wiedzy, zdolności nawiązywania kontaktów nie tylko po linii służbowej i tak dalej. No i z osobą, z którą miałem tę okazję przedstawić, to stwierdziłem, że to jest w gruncie rzeczy definicja potencjalnego terrorysty. Bo jeśli nie będzie zadowolony z tego, co ma, to on ma to zmieniać. W związku z tym to idzie akurat dokładnie w sprzeczność i rozbieżność z polityką, która jest prowadzona. Powszechnej inwigilacji, braku zaufania, również tutaj akurat do pani profesor, do demokracji bezpośredniej. Bo owszem, być może szereg osób się nie interesuje polityką, nie ma możliwości racjonalnie myśleć, ale dajmy im szansę. Natomiast kiedy z góry powiemy, że to tylko eksperci są tymi fachowcami, no to już mamy przykład naszych prawników, prawda, którzy też wychodzili z tego założenia, że wszystko wiedzą najlepiej i w końcu stworzyli taki gmach prawa, w którym sami się nie orientują, a ludzie, powiedzmy, szereg osób stwierdziło, że w takim razie zamiast rozplątywać ten węzeł kordyjski, to my go po prostu przetnijmy. A przetnijmy, no kto nam damy miecz, żeby przeciąć, to temu będziemy ufać. No do tego jeszcze kwestia promowania liderów, twarzy i tak dalej osób kosztem programów, które za nimi stoją, czyli właściwie no, jak sprawdzić, czy ten lider jest tym rzeczywiście dobrze myślącym, sensownie, z kompetencjami i tak dalej. Tylko wierzyć. Czyli znowu wracamy do kwestii braku oceny. I jak od tego nie odejdziemy, no to będą same problemy. Dziękuję bardzo. O. Ja się nazywam Jan Rudyński, do dobrej zmiany byłem dziennikarzem Telewizji Polskiej, sam stamtąd odszedłem, więc nie jestem żadną ofiarą. Chciałem Państwa zapytać właśnie w związku z tym, czy macie rozeznanie, jak mocno Polska padła ofiarą tych fake newsów, jak bardzo fake newsy oddziaływują na polską opinię publiczną w kontekście świata, w kontekście Europy. Takim dla mnie najbardziej wymownym fake newsem i było wystąpienie Kaczyńskiego jeszcze w tamtej kadencji Sejmu, pod koniec tamtej kadencji Sejmu, kiedy mówił o uchodźcach, o tym, że uchodźcy przyniosą zarazę do Polski i należy się przed tym bronić, zamknąć polskie granice. W gruncie rzeczy to było takie
pierwsze, najbardziej ordynarne kłamstwo, które jednak w jakiś sposób polską rzeczywistość ustawiło. No, potem teraz coraz bardziej można powiedzieć, jeśli z tego co czytałem, wynikało z badań, że Polacy byli dosyć otwartym społeczeństwem. Teraz 70% Polaków, pewnie w następstwie tych bredni Kaczyńskiego, Szydło i całej tej kompanii, która w tej chwili rządzi, po prostu zupełnie inaczej myśli, zamknęło się. Do tego jeszcze oczywiście dochodzi rola polskiego kościoła katolickiego, który też ma swoją ugruntowaną, że tak powiem, opinię na ten temat. Ale czy państwo mają jakąś, właśnie jak państwo to widzą na tle Europy, świata, tego co się zdarzyło we Francji, w Stanach Zjednoczonych, jak dalece w Polsce ta infekcja postępuje? Pytanie jeszcze, ile jeszcze pani, czy jeszcze ktoś będzie chciał i pan, tak i dobra, to zabierzemy i w ten sposób już, bardzo proszę. Dobry wieczór, Klaudia Rosińska. Ja mam taką propozycję, żebyśmy może też spróbowali troszeczkę wyjść spoza takiego politycznego pojęcia fake newsów, bo to jest taki bardzo według mnie interdyscyplinarny temat. Na przykład, gdyby państwo mogli zaproponować jakieś rozwiązanie na fake newsy takie wpływające na marketing, na kreowanie wizerunku marki i niszczenie wizerunku i marki instytucji lub konkretnych osób, bo generalnie wydaje mi się, to jest bardzo duże zagrożenie również ekonomiczne, bo może wpływać na cały taki system ekonomiczny danego społeczeństwa. Oczywiście fake newsy polityczne też są bardzo interesujące, ale tak dołączam się tutaj do pani, która wcześniej poruszała temat związany z mediami. Media, zwłaszcza te społecznościowe, które mają tak szeroki zasięg i tak szybko w nich rozprzestrzenia się nieprawdziwa informacja. Wydaje mi się, że też trzeba poszukać takich bardziej szczegółowych rozwiązań niż do tej pory udało się państwu przedstawić, więc będę wdzięczna za to. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan. Dziękuję. Darek Aksamit, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki. Mam pytanie, bo jeśli mówimy o rozwiązaniach, bardzo często najłatwiej jest powiedzieć, że rozwiązaniem jest edukacja, żebyśmy edukowali ludzi. Tylko jest tu jeden problem, bo mówiąc o edukacji formalnej, takiej finansowanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, to docieramy raptem do paruset tysięcy ludzi, którzy aktualnie są w szkołach, czyli da to efekt. Jeśli to się uda, no to za 20 lat, może 30, więc chciałem przypomnieć, był taki statystyk Hans Rosling, który zmarł w zeszłym roku, porównywał poziom wiedzy ogólnej w różnych krajach. I okazało się, że jest ona różna i zastanawiał się, z czym jest to skorelowane. I się okazało, że wcale niekoniecznie system edukacji jest kluczowy, ale poziom wykształcenia dziennikarzy. I odpowiedzi, jakie w testach dawali dziennikarze, były mniej więcej takie, jakie dawali ludzie. W związku z tym jest pytanie, czy to nie jest jedno z rozwiązań, żeby to, o czym mówimy o filozofii nauki, o metodzie naukowej, żeby to był przede wszystkim obowiązkowy przedmiot na studiach dziennikarskich, a nie tylko naukowych. Naukowcy, ich jest tak mało w społeczeństwie i są tak zajęci swoimi obowiązkami, że nie mają czasu tłumaczyć, jak działa metoda naukowa, ale dziennikarze, no im się płaci za to, żeby właśnie to tłumaczyli ludziom, więc warto, żeby znali to. No płaciło. Ale dziękuję za ten głos. Za chwilę to jeszcze, czy nadążacie, czy kto jeszcze, bo nie chciałbym, żebyśmy zablokowali z kolei pamięć naszą tutaj głosami. Czy możemy jeszcze zebrać jeden, tak? I wtedy będziemy już, dobra, to jeszcze pana poproszę i potem już będziemy puentować. Michał Grzybowski, to jeszcze tutaj Adrem, to wszystko zależy od tego, czy dzisiaj mamy dziennikarzy jeszcze, czy mamy tylko tych dostawców kontentu, bo myślę, że tu jest ten problem, że coraz mniej mamy, czy tam kreatorów. Trochę bliżej, jeżeli można. Bo coraz mam wrażenie, że coraz mniej mamy już właśnie dziennikarzy, coraz więcej pracowników, czy dostawców kontentu. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz, bo no, tak też tytuł tej spotkania jest rola uczonego eksperta dziennikarza. Mam wrażenie, że dzisiaj główną rolą do odegrania dla ekspertów, czy też uczonych, dziennikarzy, ludzi, którzy posiadają pewną wiedzę, to jest nie dać się sprzedać, czy nie dać się sprzedać swojej
pracy tylko i wyłącznie czy wiedzy, czy swojego tytułu za pieniądze. Mam wrażenie, że dzisiaj zbyt łatwo ludzie z tytułami, czy ludzie, do których mamy zaufanie, to nasze zaufanie bardzo łatwo zawiodą właśnie sprzedając się za pieniądze. Potem mamy wybuchające parówki, mamy ekspertów, którzy nam udowadniają, że trzeba wycinać drzewa w lesie, bo tak. I wiele innych sytuacji, gdzie nie mamy jako szary człowiek, szary zjadacz chleba, nie mam do kogo zwrócić się po tą faktyczną wiedzę, czy dowiedzieć się tak naprawdę, jaka jest ta prawda, ponieważ te ikony prawdy, do których mógłbym się teoretycznie zwrócić, już się zdezaktualizowały. Dziękuję. To w takim razie wracamy do panelu i może takie już odniesienie się do kwestii, które padły, z próbą też podsumowania, bo będziemy już domykać dyskusję. Ja się zgadzam ze wszystkimi wątpliwościami. Tak, rzeczywiście. Rzeczywiście nie powiedzieliśmy o mediach. Ja na początku chciałem stworzyć taką mapę, ale później jakby okazało się, że to jest problem szerszy, większy. Więc generalnie jest tak, że ciężko mówić jest o mediach, bo my jesteśmy tak zanurzeni w świecie medialnym, że czy to jest kwestia zachowania jakiejkolwiek innej instytucji czy korporacji medialnej, czy mamy zatrudnianie kogoś, czy nie. Ja przypominam też, że istnieje domniemanie niewinności, bo to jest inna w ogóle sprawa. Ale nie patrz tak na mnie. Ale, Więc dla mnie nowym zjawiskiem jest na przykład VR, który my badamy teraz, że tak jak wcześniej w latach 90. ludzie kompletnie mylili serialowość z rzeczywistością i jak, nie wiem, szedł sobie zły z klanu Rafalski, to dostawał takie po prostu teksty w spożywczaku, że co on tam robi, nie? Że ludziom się myliła ta rzeczywistość i dzisiaj w momencie, kiedy będą wchodziły coraz to nowe wirtualne awatary, zrobi się taki miszmasz rzeczywistości, jakby co jest realne, a co nie. Już dzisiaj jakby widać, jakby co się dzieje z Barbie, tak? Która jest wszędzie, która uczy małe dziewczynki. I jakby jest dużo silniejszym medium niż jakakolwiek inna nauczycielka. Odnosząc się tutaj do pana, to tak, zgadzam się, no, to są podobne mechanizmy, ale trochę są inne zjawiska. Wcześniej rzadziej, tak jak mamy taki wykres związany z tym, kiedy przenosimy różne informacje od znajomych, to wcześniej tylko te bardzo, albo takie słabe informacje, typu znowu wszawica w szkole czy tam coś, albo że na przykład ludzie dostali, znaczy, że papież został wybrany, Polak, na prezydenta. Tak? To jest to, co ludzie przekazują sobie w tramwaju, a teraz dzięki tym medium społecznościowym jesteśmy w stanie sobie wszystko przekazywać. Czyli ja przekazuję, że wstałem i od razu 7 osób to lubi. Nie? I nie wiem dlaczego. Nie? I to jest, tak, i tutaj jest ten problem, że ten strumień osobistych wiadomości doprowadza do tego, że przekazuje się bardzo dużo fejków. Dla mnie jednym z takich medialnych jakby no, zatrważających rzeczy to była reklamówka, którą państwo mogli widzieć w kampanii Korwin-Mikke, gdzie do kryzysu uchodźczego zostały wykorzystane zdjęcia pochodzące z innych miejsc, przedstawiające innych ludzi i w ogóle obrazujące zupełnie inne sytuacje, tak? Więc zmiana kontekstów, taki element brikolażu, który jest przekazywany przez naszych znajomych, którym bardziej ufamy, tak? U których może się uruchomić jakiś dziwny wirus światopoglądowy, może powodować coś, co wcześniej nie było tak powszechnie opisywane. No i do Darka Aksamita, ujawnię, że się znamy. Mogę? Już zrobiłem to. Na wszystkich leży, no bo to jest tak, ja zdaję sobie sprawę, że musi minąć ze 20 lat, żeby to zadziałało, co ja proponuję, co nie znaczy, że to jest zły pomysł. Okay, to jest tak samo, jak mówiliśmy, że jest w PGR-ach mentalność pewna, która wymaga pomocy tym ludziom. I to nie jest tak, że pstryki i sobie coś zrobimy, po prostu potrzebna jest wymiana pokoleń. Natomiast jeżeli chodzi o dziennikarzy, niestety jest tak, że w mediach mało płacą i ludzie po dziennikarstwie nie uprawiają dziennikarstwa. Tylko idą, sprzedają się, tak jak pan powiedział, i pracują w PR-ze bardzo często. Więc jest to przykre. No ale często tak jest. A druga rzecz jest taka, dziennikarze powinni, jeżeli chodzi o ten poziom wykształcenia dziennikarzy, mamy problem, że u nas w ogóle
w Polsce jest niski poziom czytelnictwa, nie? Więc nawet jeżeli Edwin jest super wykształcony, to wiadomo, te trzy strony są barierą jednak w polskim społeczeństwie, więc u nas główna część idzie przez telewizję, a newsy w telewizji stają się coraz krótsze. I tak jak w roku 88 i 9 setka w telewizji, czy wypowiedź kogokolwiek, taka eksperta jakiegoś miała 40 sekund, to dzisiaj ma 7 sekund. Okay? Więc co ten ekspert może powiedzieć 7 sekund? Jest człowiekiem z templem. Tak, rzeczywiście tak jest. No nie? I tyle, i koniec, tak? Więc tutaj pewna mechanika mediów spowodowała, że rola tego eksperta, zwłaszcza w mediach takich wizualnych, jest bardzo, bardzo mała. A druga rzecz jest taka, że oczywiście dziennikarze powinni się kształcić i mieć na to czas. Czyli jak teksty byłyby wyżej wyceniane, to pewnie tego czasu byłoby więcej. Bo nie wszyscy są w mediach, które mają polski kapitał, tak jak to na przykład, gdzie jesteśmy. I sam dobrze wiesz, że jest duży problem, jeżeli chodzi, bo naukowcy powinni zająć się robieniem nauki, tak byłoby. Ale czasami, jak się ich prosi, żeby coś wytłumaczyli, to naprawdę po prostu nic nie można zrozumieć. Nie? Ja się bardzo cieszę, że ty pracujesz na tym polu, żeby uczynić naukę bardziej przystępną, tak jak to jest, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, i że to jest olbrzymi wysiłek i chapeau na ten temat, ale uważam, że w pewien dyskurs związany z upowszechnianiem wiedzy i sposobu podejścia do niej powinni się zaangażować wszyscy, dziennikarze, naukowcy, nauczyciele przede wszystkim. No nie? I sąsiedzi sąsiadom, tak? Czyli te panele obywatelskie. Tak, bo to jest wspólna sprawa. Jeżeli tego nie będzie, to wszyscy na tym stracą. Dziękuję. Profesorze? Do czego ja jestem w stanie się odnieść? No tak, nie padło słowo postmodernizm, ale wisiało w powietrzu. Tu jest dużo też tekstu, tak, o postmodernizmie, zachęcam do... Ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego pojęcia, ale pozwolę sobie tylko odnotować dwie sprawy, że tacy ludzie identyfikowani z tym nurtem, z postmodernizmem, jak Derrida, w zasadzie ograniczyli się do stwierdzenia, że nie ma ostatecznej interpretacji, tak? Że nie ma ostatecznej, ważnej interpretacji, natomiast a Foucault na przykład, mimo że mówił o jakichś reżimach prawdy, które zniewalają, które zawsze są na usługach władzy i istnieje jakaś relacja wiedzo-władzy, no to sam jednak powoływał się i zapraszał się do prawdomówności, jak on to mówił. Tak? Więc nawet owi zuchwali postmoderniści, zblazowani postmoderniści, mimo że być może jest jakaś droga rozumowania, która pozwoliłaby ich ustawić jako pomoc do postprawdy, nie dokonali ostatecznego zamachu na prawdę, moim zdaniem, czy prawdomówność. To jest jedna rzecz, do której jakoś czuję się uprawniony, żeby coś powiedzieć. Jeśli chodzi o media polskie, no to powiem, ja nie jestem medioznawcą i w zasadzie mogę powiedzieć tylko jako konsument mediów, że nawet jak Państwo widzicie, no raczej człowiek sceptyczny, że nawet ja byłem zdziwiony łatwością, szybkością i bezwzględnością, w jakie media publiczne zaproponowały nam nowy reżim nieprawdy. Nawet ja byłem zdziwiony. I nawet ja byłem zdziwiony brakiem oporu wobec tego i nadal jestem zdziwiony. No tak, ale to jednak no, bezczelność no, tych mediów jest no, niebywała, tak? No, no myślę, że to tego... Słucham? No być może, no, ja, no, no jest to za... No, 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 no ilekroć oglądam pierwszy czy drugi program, no jestem zadziwiony, no już oglądamy to w domu tylko po to, żeby komentować i...
i wytwarzać w sobie antyciała jakby wobec tej propagandy, tak? No bo to już nie da się inaczej, tak? No jest to zadziwiające, jest to naprawdę zadziwiające i ja wiem, no co tu jest właśnie zadziwiające? Zadziwiająca jest ta mechaniczność tego, bym powiedział, działania, jakaś taka skandaliczna siłowość tych rozwiązań, prawda? No jeśli chodzi o edukację, to ja bym jeszcze tutaj dodał taką jedną i o tą naukę, to ja bym dodał tylko jeszcze jeden element. Mi się wydaje, że naukowiec, ekspert, tak zwany ekspert, zawsze, to jest ogromne ryzyko, jak on wchodzi do polityki. Jak ja obserwuję ekspertów, którzy wchodzą do polityki, to aż drżę. Ponieważ jest zawsze ryzyko instrumentalizmu, to znaczy eksperci polityką są potrzebni tylko po jedno, mianowicie po to, żeby legitymizować ich dyskurs. Uwiarygodnić ich dyskurs. Po to są w ogóle ci eksperci, których widzicie Państwo w telewizji. Po nic innego. Oni nie są po to, żeby mówić jak jest. Oni są tylko po to, żeby legitymizować i uwiarygodnić to, co mówi polityk. Stąd dobór ekspertów. Stąd... No już nie mówię o ekspertach, którzy wchodzą do polityki w sensie takim mocnym, tak? To znaczy chcą robić politykę. Ja tutaj byłbym dość, no tutaj byłbym dość powściągliwy i tutaj widzę poważne ryzyko. To znaczy potrzebujemy ekspertów, ja bym powiedział, refleksyjnych. Co się rzadko zdarza, nawet jak obserwuję swoich uczonych kolegów, którzy ryzykują kontakt z polityką, to chyba byłbym w stanie, nie chcę teraz wskazywać palcem, ale tych romansów uczonego z polityką i uczonej polityki, udanych romansów jest bardzo niewiele. No i to chyba tyle. To tyle. Katarzyna? No, chyba muszę zacząć od odniesienia się do tych ekspertów przez minutę krócej. To jest choroba polityki, że ona próbuje instrumentalizować wiedzę, fakty ekspertów, i o tym mówimy dzisiaj przez już ponad godzinę, ale to chyba nie jest rozwiązaniem wycofanie całkiem, tak, wystraszanie tych ekspertów, żeby tam wcale nie podchodzili i nie proponowali jakiegoś fact-checkingu, czy nie zadawali tych swoich pytań, więc tutaj wydaje mi się, że jakby nie tędy droga, żeby ich wykluczać, tylko żeby znajdować lepszych, rzeczywiście niezależnych. I teraz jak to robić? No, wracając do Państwa pytań, mam wrażenie, że wielu z Państwa oczekiwało od nas dużo prostszych odpowiedzi niż te, które udzieliliśmy. My tutaj wbiliśmy się szczególnie przełomowi przedmówcy na dosyć wysokie poziomy abstrakcji, chyba czując, że to jest naukowa debata, a trochę właśnie rozrywka też, bo jest. Natomiast prawda jest też taka, prawda moja tutaj objawiona, że nie ma tych łatwych rozwiązań. Mierzymy się z problemami, które są niezwykle cywilizacyjne po prostu i też takie jak technologia, w której jesteśmy umoczeni, więc jeżeli Państwo szukacie aplikacji, która to naprawi albo guzika, no to go naprawdę nie ma. Ja wspomniałam o kilku rozwiązaniach. Przypomnę, choćby właśnie fact-checkingowe strony, które można w postaci wtyczek zasysać sobie do swojej przeglądarki i one wtedy pokazują bardzo ładnie, co wedle przez nas wybranego źródła jest fejkiem, a co nie. Takie rzeczy są. Są portale, które się w tym specjalizują. Oczywiście, że jest edukacja medialna. Ona nie jest masowa w Polsce, wszyscy to wiemy, ale ona istnieje. Choćby Panoptykon robi ją od lat. Mamy gotowe lekcje dla nauczycieli. Mamy gotowe lekcje zweryfikowania wiadomości. To pewnie też robią dziennikarze i pewnie to robi uniwersytet. Ta wiedza jest w obiegu, można z niej korzystać. To, jak niewielu ludzi z niej korzysta, jak niewiele korzystają z jej szkoły, pokazuje właśnie ów systemowy, głęboki problem, o którym tu chyba próbowaliśmy cały czas mówić, że to nie jest takie
przełącz się naprawdę, czy zacznij to robić sama, tylko no właśnie mierzymy się z pewną naturą człowieka, czy z pewnymi procesami cywilizacyjnymi, które są niezwykle trudne do zawrócenia. Nawet nie wiem, czy my możemy to robić, tak? Czy tutaj nie wchodzilibyśmy jako ci mega eksperci, uber męsze, którzy czegoś do ludzi do czegoś przymuszają, więc to jest rzeczywiście problem o wiele głębszy, niż by się chciało go widzieć. Jeśli chodzi o same media, też o tym mówiłam, moim zdaniem, jak należy z tego wybrnąć, no właśnie przebudowując model biznesowy mediów. To, że Wirtualna Polska działa na zasadzie clickbaitów, czyli generowania klików, ewentualnie komercyjnego kontentu, który się kupuje, wynika z tego, że nie ma innego pomysłu na finansowanie siebie, ale to nie znaczy, że go nie ma w ogóle. Ja sama wspomniałam o Outriders, znam wiele mediów, które próbują to robić i jestem konsumentką takich mediów, uważam, że to jest nasza decyzja, nasza, jak tu siedzimy. Jeśli państwo, tak jak ja, nie chcecie być traktowani jak towar, śledzeni, manipulowani i dostawać takiej papki, no to kupujcie dobre gazety po prostu i płaćcie za media również w internecie, które robią tą dobrą robotę, bo takie istnieją. I dzięki waszym pieniądzom i waszej uwadze one będą rosły. To jest aż tak proste i aż tak trudne, bo wymaga aktywności od nas. Wielu z państwa mówiło o edukacji i o ludziach. Zgadzam się z tym, powiedziałam, panoptyką też to próbuję robić, ale niemniej jednak ja uważam, że nie możemy w pełni tego człowieka posadzić do weryfikacji wszystkiego. No kto z państwa chciałby się z tym zmierzyć, choćby przez jeden dzień swojego życia, poweryfikować sobie wszystko? No przecież to nawet nie jest praca full time, to jest absolutnie niemożliwe. Więc albo chcemy się zagonić w szaleństwo, albo jednak szukajmy instytucji, które nam w tym pomogą i ich nie wykreślajmy. Ani tych ekspertów, ani tych mediów, tylko budujmy lepsze, nowe, alternatywne, ale uważam, że ich potrzebujemy, bo bez nich jesteśmy kompletnie skazani na szum, na to, że zweryfikuje co 15, czy tam co 500, a w większości w ogóle nie. Tak jak ja po prostu wytnę. Więc uważam, że instytucje są potrzebne, tylko nowego typu, które, wracam do nas, zależą od nas, od tego, w co my inwestujemy uwagę, pieniądze. I to jest chyba ta pozytywna puenta, że to my możemy coś tutaj zmienić. To ja już tylko trochę na uzupełnienie. Też bardzo mnie tu wzrusza ta wiara, że media mogłyby taką rolę jakby odnowione, odbudowane spełnić. No trzeba pamiętać, że są dwa modele możliwe funkcjonowania mediów. Tak? Jeden to jest właśnie rynek i funkcjonowanie na rynku, czyli musi być ktoś, kto płaci za treść, którą dostarczamy, po to, żebyśmy mogli... No i tu proszę popatrzeć na statystyki. Niestety jest słabo. W Polsce płaci się coraz mniej za jakościowe media, w związku z czym zwijają się, upadają, zwalniają dziennikarzy setkami. I w związku z czym nie ma co liczyć w takim modelu, jeżeli nie wrócimy do gotowości płacenia za media, żeby one się naprawiły same z siebie. Alternatywą byłyby media publiczne, ale przed chwilą usłyszeliśmy i sami wiemy, no, czym alternatywa jest teraz w Polsce. Więc same media, adresowanie problemu, oskarżanie je że funkcjonują jak funkcjonują, oczywiście jest słuszne co do spostrzeżenia faktu, że źle funkcjonują, ale nie jest drogą do rozwiązania problemu strukturalnego mediów, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. To jest, gdyby na tym się kończył problem, to apel Katarzyny by miał szansę też przynieść skutek. To znaczy, że gdyby powiedzmy politykę zaczęło czytać kupować o 50 tysięcy więcej ludzi, moglibyśmy radykalnie zwiększyć, no nie wiem, na przykład liczbę wysyłanych za granicę dziennikarzy, żeby u źródeł czerpać, prawda, i tak dalej. No to jest proste przełożenie. Ale problem jest drugi, tutaj mniej o tym mówiliśmy, polegający to trochę też do pytania, które Janek Ordyński zadał. Nie wiadomo, jak tak naprawdę trudno jest policzyć, jak ten jest proporcja między fake newsem, podatnością na fake news w Polsce w stosunku, nie wiem, do Niemiec czy do Wielkiej Brytanii, bo to jakby uroda tej rzeczywistości polega, że nie do końca jest przejrzysta. Natomiast, ale tak naprawdę problem leży gdzie indziej. W ogóle w głębokiej przemianie strukturalnej, którą można tak metaforycznie opisać dwiema instytucjami. Jedna, która już upadła, druga, która rośnie w potęgę. No to jest Encyklopedia Britannica, która w 2010 roku zamknęła swoje wydanie papierowe i przez 250 lat była symbolem wiedzy jako hierarchii, porządku i takiego niekwestionowanego, chociaż
często błędnego. Wystarczy poczytać z XIX wieku zapisy o rasizmie, na przykład Brytaniki, żeby zobaczyć, że nie ma wiedzy stałej i pewnej, ale my wierzyliśmy, że jest instytucja, która nam porządkuje i do której zwracamy się po odpowiedzi. No, dzisiaj Wikipedia, znaczy Brytanika padła, no bo Wikipedia przejęła jej rolę na dobre i na złe. Ja akurat szanuję ten wysiłek, natomiast chodzi o coś innego, znaczy, że Wikipedia, model wiedzy nie jest hierarchią, tam tylko bazą danych. To jest po prostu baza danych nieuporządkowanych. Długość hasła na przykład Wikipedii nie mówi nic o ważności tematu, który jest opisywany. To jest miara zainteresowania samych wikipedystów tymże tematem i chęcią wytwarzania tego tematu. To jest zupełnie inny model kultury, który potem jak się popatrzy na badania właśnie antropologiczne, socjologiczne i tak dalej, pokazuje, że właśnie cała kultura stała się rodzajem bazy danych, a nie hierarchii. W Polsce żyjemy w wyspach, które coraz trudniej się z sobą komunikują i wiara, że jeszcze stworzymy uniwersalny system komunikacji, sferę publiczną, która jest w stanie się porozumiewać, no jest, znaczy czas jest sprzed 20-30 lat, kiedy polityka była jednym z elementów takiego jakby wytwarzania wiedzy, która potem rozlewała się po całym społeczeństwie, się skończy. My mamy świadomość, że dzisiaj obsługujemy po prostu swój klub, swoją niszę, tych, którzy nas kupują, ale wiemy, że jest niewielkie prawdopodobieństwo, że kupują nas czytelnicy do rzeczy na przykład. Co jeszcze 20 lat temu, bo normalne, że się kupowało i wprost, i politykę, po to, żeby przynajmniej inteligent, ten gatunek, prawda, uczestnika w kulturze, kupował wszystko, co było w kiosku. Po to, teraz żeby... się denerwuje, jak kupuje. Słucham? Teraz jak kupuje, się denerwuje. Tak, nie. I teraz żyjemy w swoich klanach, prawda, czy w swoich plemionach i to jest jakby problem, to jest znowu strukturalny. Na niego nie ma prostej odpowiedzi. Po prostu okazuje się, że te hierarchie, prawda, które stały za Wikipedią, nie były naturalne. One były wytworzone przez pewnym momencie historycznym, przez pewien sposób wytwarzania kultury, treści i tak dalej. To upadło i musimy na nowo znaleźć, stąd moje pytanie było o instytucje właśnie, na ile albo odzyskać wiarę w te, które były, odnowić je, albo wytworzyć nowe, które znowu pozwolą nam, no bo instytucje właśnie służą po to, żeśmy my nie musieli wszystkiego sprawdzać, szukać i tak dalej, tylko zaufanie do nich powoduje, że one dostarczają nam właśnie jakiś rodzaj wiedzy, prawdy i tak dalej. Jeden kamyczek tutaj a propos właśnie pana Ordyńskiego, bo jak był konflikt na Ukrainie i w Polsce dużo się pisało na temat konfliktu na Ukrainie, to Rosjanie za pomocą, znaczy nie oddziaływali na to, co dziennikarze piszą, tylko wynajęci ludzie bądź boty publikowały dosyć duże komentarze i robiły taką powszechność opinii komentujących. No, więc to jest zupełnie inne działanie fake newsów i takich różnych fabrykowania opinii, tak, że dziennikarz coś pisze, a potem natychmiast, tak, pojawiają się komentarze w przeciągu pół sekundy, które człowiek nie byłby w stanie tego wytworzyć od razu, czyli musiał być wrzucany za pomocą jakichś automatycznych mechanizmów, które neguje to wszystko, mówi, że jest inaczej i mówi to opierając na jakimś swoim doświadczeniu. I jeżeli ktoś miałby się zgodzić z tym, nie wiem, napisać komentarz, który się zgadza z danymi przedstawionymi i nagle widzi 60, 700 komentarzy, które są zupełnie inne, to zaczyna być ten efekt spirali milczenia, tak? Więc to też jest bardzo ważne, że nie tylko instytucje, ale też całe takie otoczenie uczestnictwa w medium, tak? które akurat w sieci jest bardzo istotne. Także ta rzeczywiście stała się znacznie bardziej złożona. Jesteśmy w jakimś momencie redefinicji przynajmniej ładu instytucjonalnego i często właśnie ten status, że można czy przez edukację, czy przez media jakby to naprawić, że jest słuszne, znaczy oczekiwanie jest słuszne, natomiast musimy się zastanowić, jak te instytucje właśnie edukacji i mediów odzyskać po to, żeby spełniły funkcję, które im zdefiniowaliśmy, bo generalnie zgoda. No bez edukacji i sposobu, no to co chociażby tutaj Jacek mówił, właśnie pewnego sposobu kontaktu z rzeczywistością, prawda, wytwarzania wrażliwości na fałsz, na prawdę i tak dalej, pewno będzie sobie trudno poradzić, ale to myślę, że tematy do kolejnych dyskusji, nie tylko w tym roku, bo tak szybko sobie z tym wszystkim nie poradzimy. Myślę, że za rok też będziemy mogli posuwać tę dyskusję do przodu, może już właśnie idąc w kierunku bardziej narzędzi czy konkretów, chociaż akurat mam wrażenie, nie, ze swojej perspektywy, że usłyszałem tutaj dużo ciekawych rzeczy, które mi przynajmniej pomagają pewne sprawy
poszukać odpowiedzi. Może nie dały mi odpowiedzi, ale pomagają jej w jej poszukiwaniu. Także dziękuję serdecznie panelistom. Państwu za uwagę, obecność, głosy w dyskusji wszystkie i jeżeli nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania lub nie spełniliśmy oczekiwań, no to po prostu będziemy się starać za kolejnym razem, czy pisząc też na naszych łamach, poza tym też wiele odpowiedzi jest też w tym niezbędniku. Cały czas zachęcam Państwa do tego, żeby sięgnąć. Jest i o postmodernizmie, jest i o filozoficzna definicja prawdy. Jest wiele innych kwestii, które tutaj można sobie jakby uzupełnić to wszystko, czego tutaj nie mówiliśmy. Także dziękuję serdecznie i dobranoc.